No halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Kolejny stream z Battlefielda. Troszeczkę się, kurczę, spieszyłem, żeby zdążyć, ale na szczęście chyba wszystko się udało. Mam nadzieję, że wszystko jest ustawione i że wszystko działa tak, jak powinno. Aż mnie głowa od tego wszystkiego rozbolała. Ale jest trochę załatwień, trochę rzeczy trzeba po prostu zrobić. Plus byłem jeszcze po nowe kawy, które lubię sobie pić. Tam jeszcze była lekka kolejka, dlatego wszystko się przedłużyło i jestem tutaj praktycznie na styk. Ale jestem, to najważniejsze. Na co do kaw, kupiłem sobie kolejne dwie. Wiecie, ja piję te smakowe różne i tak dalej. I kupiłem sobie dwie kolejne, dwa kolejne smaki. Jak już wszystkich spróbuję praktycznie, to potem już będę wiedział, które są dla mnie najlepsze i sobie będę już tylko te kupował. A tak to kupuję sobie po 10 deko, każdej po 10 zł. I tak naprawdę i tak starcza na długo, także spoko. Cześć Landrynko, witam wszystkich. Grustu, siemanko. Patryku, towarzyszu Jakubie. Kto tam jeszcze się wita? Wolf, Kinga. Tomkesz ABF nie interesuje. Kurde, szkoda, że ja go też nie interesuję w takim razie. Nie no, żartuję, spoko. Leny, witam. Milton, siemanko wszystkim. No i sytuacja taka w sumie, że wszystko fajnie. To mówię, że chcę jakieś tam dwie kawy i patrzę, jakie są. No i myślę, wezmę jakąś taką z owocem, jak zwykle, a drugą taką, jakąś tam całkiem inną. I patrzę, jest coś takiego jak czekolada i banan. No to spoko, myślę, wezmę. A druga, no to poproszę jeszcze do tego tiramisu, było coś takiego, taki smak. No spoko, tiramisu jest samo w sobie dobre, może w kawie też będzie spoko, będzie fajne. No i co się okazało, że mówi babka, że tego banana nie ma, tego czekolada banan nie ma. No to co zamiast tego? No to tam, dobra, niech będzie piernik na święta. Piernikowy smak, nie wiem jaki to jest, ale spróbuję, bo tam już dużo więcej nie było. Ogólnie smaków kawy rozpuszczalnej jest dużo mniej w tym sklepie niż takiej normalnej ziarnistej, ale nie jestem jakimś kawoszem ani nic, ja po prostu lubię sobie wypić rozpuszczalną kawę i tak to wychodzi. I co się okazało, potem przychodzę do domu i patrzę, a jednak mi dała tego banana, a nie i dała mi do tego piernika, czyli tak naprawdę chyba tiramisu nie było czy coś, albo pomyliła naklejki, ale właśnie piję tą jedną i się okazuje, że jest bananowa, jest całkiem dobra, polecam. Naprawdę, fajny bananowy smak. Do czegoś bym to porównał. Kojarzycie takie, bo to jest czekolada banan, kojarzycie takie, to są takie bananki w czekoladzie, to są właściwie ciasteczka, nie? Że sobie przegryzasz takie coś i czuć czekoladę i banana, to jest dokładnie ten smak. Taki po prostu w ustach się robi smak. Ciekawe, ciekawe. Fajne, polecam, dobre, jak ktoś lubi też kawę pić, to możecie się takiej napić. Co do Battlefielda, robimy sobie dzisiaj ostatni, w tym momencie dostępny rozdział, potem multika oczywiście, może będzie więcej osób, zobaczymy. Bo wiem, że więcej osób teraz ma, ale może po prostu nie będą mieli czasu. Kublan drinkową nie było, chyba nie ma. Zobaczę następnym razem, albo im powiem, żeby dorobili takie coś. Ja ogólnie mam 75-hercowy monitor, więc w momencie, kiedy włączam Battlefielda i daję wam 60 klatek i na monitorze daję synchronizację pionową, czyli 75 klatek, no to powoduje, że tam ogólnie może nie wiem, może komp nie wyrabia, może jeszcze sterowników nie ma, będą patche do Battlefielda, może będzie w przyszłości lepiej. Ale co by było, gdybym ustawił sobie tryb 60 Hz w tym momencie? Czyli sobie teraz zastosował, uwaga, wszystkie monitory mrygnęły. Ale żyjemy, wszystko jest w porządku. I w tym momencie mam monitor włączony w 60 Hz. I czy teraz synchronizacja pionowa da 60 FPS-ów? Co oznacza, że 15 FPS-ów zostanie uwolnione i może dzięki temu nie będzie na przykład zacinać w multiku potem. Pasuje to właśnie teraz w tym momencie sprawdzić. Także ja odpalam już tego BF-a i będzie git. Wchodzę i Arci opisuje jakiś smak w ustach. No, spoko. Kawę piję, co? Yerba lepsza pewnie. Yerby się napij. Dawno mi tego nikt nie mówił w sumie. Zawsze mówię, że kawę sobie piję, jak ktoś mówi, no yerby się napij, lepsza jest yerba. Także ja jej nie piję, żeby mieć moc. Tylko ją piję, bo ją po prostu lubię w smaku. Jerbnij się tą kawą w łeb, czy coś. Smaka mi narobiłeś na zwykłą czarną, o proszę. To zwykła czarna w ogóle jakkolwiek dobrze smakuje? Czemu to nie jest full screenie, halo? A czemu wy tego nie widzicie? Bo na Minecrafta jest przestawiony OBS. O Jezu, zapomniałem o tym, sorry. Już poprawiamy. Pyk, pyk. Halo? Siup, wzium. I cyk. I jest. I gra wszystko. Tylko wejdę na chwilę w opcję, zobaczę, czy to na pewno jest spoko przestawione.
Tu jest ok, w zaawansowanych ogranicznik jest do 60 też, ale renderowanie, nie, przepraszam, synchronizacja pionowa jest włączona, czyli powinno być rzeczywiście 60. Nie wiem, jaka jest komenda na wyświetlanie tych klatek, czy w ogóle jest jakaś konsola i komendy. Także to się jeszcze zobaczy. Tu jakieś rzeczy, dobra, nieważne. Opowieści wojenne, no i zostało nam tylko Tyralierzy. Gra się chyba czarnoskórymi mężczyznami, tak mi się wydaje. Jerby się napi. Cześć Drako. Cześć Fikimiki. Jerba lepsza od kawy. Nie wiem jak w smaku, bo w sumie yerby nie piłem, ale ludzie mówią, że jest niedobra, chyba że też się smakowe da kupować. Ja w każdym razie lubię kawę po prostu rozpuszczalną, smakową i sobie ją piję. I tyle. No barwi zęby to tak, to jest prawda. To niestety jest prawda. Za niedługo idę do dentysty, bo mi chyba się coś tam stało. To przy okazji może jakieś wybielanko albo coś. albo czyszczenie po prostu. Tylko i wyłącznie z sokiem malinowym i trzema łyżeczkami cukru. Nie wiem, może rzeczywiście wtedy jest lepiej. W sumie to tak jak herbata malinowa wtedy pewnie podobnie smakuje. Nie wiem, może kiedyś spróbuję, ale chyba jest droga i trzeba mieć specjalne kubeczki i być hipsterem, a ja nie jestem, więc... Więc dobra, okej. Jakieś rzeczy do ukończenia, wiadomo, to tego nie zrobię. Poziom średni i lecimy z fabułą. Ciekawe, co się wydarzy z tymi murzynami. Oni z tego, co wiem, to walczą chyba... Przyjechali z Afryki, żeby walczyć o Francję. Coś w tym rodzaju. Trwa bitwa o odzyskanie Europy. Po odkupionym krwią zwycięstwie na plażach Normandii podczas operacji Overlord. Na południowym wybrzeżu Francji rozpoczyna się operacja Dragoon. 500 tysięcy żołnierzy z całego świata posuwa się w głąb okupowanego od 5 lat kraju. W porządku. Znaczy nie fajnie, ale okej. Okay. Mimo iż poważnie osłabione i słabo zaopatrzone, niemieckie umocnienia i artyleria wciąż dominują w krajobrazie. Wróg jest przygotowany. Będzie walczył o każdą barykadę i bastion. Cześć Dominiku. Od Berlina dzieli ich 1500 kilometrów. To niedaleko. Znaczy no daleko, ale... Patrząc na mapę świata, to nie tak daleko. Największa orkia na świecie. Co? Cześć Krzyśku. 14 subów do giveawaya. Czy uda się to wbić na Battlefieldzie? Przekonajmy się. Cześć Jolo, to ja Pyrokar zwany Jolo kierownikiem. Nie znam cię ani pod tym nickiem, ale witam. Cześć Bartku. No i tyle, fajna historia. Przechodzimy do multika. Regarderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. No rozumiem, że murzyn z przyszłości opowiada jak było. Ils n'étaient pas les seuls à combattre. Softboxy. A podobnie ja to mam ustawione. Que vous ne connaissez pas. I to przejdzie na pewno w kolor i będą się ruszać. To by było piękne. Kurde, no nie zrobili tak naprawdę. Słabo. Tyralierzy. W sumie samo w sobie słowo nie do końca wiem, co znaczy. Nie jestem upośledzony, niedoedukowany. Hashtag uneducated. Tym chyba gramy. Demy? Dymy! Idrissa! C'est pas possible. Si t'ont laissé t'engager, ça veut dire ça va pas. Je lis pas pour un que te fonde. Cześć Krzyk. Je vais repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça. Cicho mam. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi tiens quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France. No, krzywo na nich patrzą trochę. O nie. The fuck. O
Ale smutne. C'est tout. C'est tout ce que l'on va faire. Écoute, les choses ici sont différentes. Teraz mówią, że o, teraz Francji to tylko murzyni są wszędzie i kurczaki jedzą. Patrzcie, oni walczyli za Francję. Szyk bojowy piechoty. Et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaire pour son. No i dobrze, człowiek się uczy całe życie, bardzo mi się to podoba. Halo, halo, proszę z Discorda przejść na streama. O, teraz jak w Skyrimie troszeczkę. Jak to pierwszy, ten pierwszy filmik, to się na wodzie jedzie. No i witam. Elegancko. Hop. I już mam dobrą kampę. O Jezu, czemu ja znowu płonę na tych ciężarówkach? Jezu, o co chodzi z ciężarówkami? Dlaczego one zawsze mnie podpalają? Czy to jest normalne? Kurde, co to jest za broń? Ja pierdzielę, co to jest za broń? Kojarzę to. To jest chyba... Nie, to nie jest ogień. To jest chyba z pierwszej wojny światowej w ogóle. To się jakoś nazywało, nie wiem jak się to czyta. Jakiś szoszot czy coś takiego. Hauhauet. Nie, nie pamiętam, to będzie może minus wiedział, bo on się zna na broni. Oj, ała. Kurde, to jest wojna. O, halo. Dobra, idziemy bliżej. Jarają mnie te auta, tak? Jest. No zdychaj tam. Essa. Jakoś słychać tych ludzi wszędzie i... A! Holy shit. Trochę se pofolgowałem. Poczekajmy. Zarąbisty celownik. Nie wiem, jakieś kurde gówno mi dali. Bylebym tutaj zginął. Czuję się jak mięso armatnie w sumie, jako ten murzyn. Jak to strzela? Słuchajcie, może pistolet będzie lepszy. Też mi dali jakieś gówno. Chodź tu. A! W sumie ma dużo naboi w jednym magazynku, to fajnie. Gdzie on jest? Dupa z taką robotą. Ale przynajmniej, ej, spoko, powiem tak. Nie ma skradanki wreszcie, tylko po prostu jest Battlefield, nie? Walczymy. Nie wiem czemu ci twórcy na siłę te pierwsze dwie kampanie były praktycznie całe skradankowe. O, super amunicja. Dobra, wezmę jakieś MP40, dawaj mnie to, czy co to jest. Nareszcie coś dobrego. Ach, o, bania, bardzo ładnie. Czy ZSRR będzie? No nie w kampanii chyba teraz. Nie wiem jak w przyszłości, kurczę. W ogóle mało wiadomo o tych planach battlefieldowych. Jak to tam będzie z tym wszystkim działać w przyszłości. Na pewno będzie bardzo duży, masywny wręcz patch na 4 grudnia. Wtedy dostaniemy tą ostatnią teoretycznie kampanię, ten The Last Tiger. Będzie Niemcami grało. I ten, i tam ma być patch do multika. Nowe tryby gry, mapka jakaś albo jedna, albo dwie nawet. Powinny być dwie, bo to chyba kolejna operacja, czyli co najmniej dwie mapy. Także... Poko się zapowiada, nie? Bo teraz jest jeszcze trochę tych błędów, ale... Ale jeżeli to naprawią, to może, może będzie kurczę dobre. Pewnie za 5 minut będziesz sam. Tak, będę się skradał za liniami wroga znowu. Ty pierdzielaj z tego działa. Macie tam, żryj ten granat. O, nice. Wygląda jakby dostał banie z granata, nie? Bo czerwony ten się pojawia jak... Witam. No nie, nie mogę tu wskoczyć. Oh shit.
Nie spodziewaliście się Murzyna. Od flanki. Myk. Dawaj mi to. Oj, słychać jakby ich tam za plecami miał z 40 i się darli. Taki sam efekt był w Battlefieldzie 1 w multiku, jak się przeszło kolejny sektor. Przebyło. Normalnie w multi właśnie. To ten, to tak wszyscy jakby krzyczeli i szarżowali do przodu, nie? Żeby tam na następne sektory atakować. Znaczy, to było miłe, tylko... Tutaj skurcze kampania tych ludzi tak naprawdę nie ma. Wojna to ściema. A, granat! A! O, shit. Dead. Albo nie? Zapomniałem, że AI jest trochę z dupy. I w sumie to... Ej, przejmuje punkt jak w multi, nie? Może to jest... Może kampania popularna tutaj to jest po prostu... Samouczek do multika i tyle, nie? Ale baniaki poszły, kurde! Czekajcie, muszę trochę poczytać czat, bo tak jest akcja w sumie. Z jednej strony na skradance więcej można było poczytać, a teraz się tu skupiam. Jak się nazywa założyciel? No pisałem ci, nie skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Nie wiem, wejdź na stronę, jak jest kontakt, to się dowiesz. Czy nie, mój dziadek tam nie był. Szuszat. Jeden z gorszych karabinów maszynowych w galaktyce. Ma wielką dziurę w magazynku, żeby patrzeć, ile ma żamu. To świetnie, to czuję, że dlatego mi to dali. Trzy obozy przeciwników. Pewnie coś takiego będzie. O, Natalia zmieniła nick. Siema. Jak tam zdrowie? Ale banie. Kurde, dobrze, już coraz lepiej celuję, nie? Coraz jestem lepszy w multiku, 21 albo drugi level. Na maksymalnych 50 jak na razie. Długo się tam bije level. Nie rozumiem, czemu w multi zdobywam na przykład 20 tysięcy ponad punktów, a w podsumowaniu jest napisane, że dostałem 4000 expa. Oho, 3 punkty, zniszcz działa polowe. Nie. Co, samemu? Dajcie mi jakąś inną broń. On se sent minuscule face à la guerre. Une autre fourmi prête à se faire écraser. O, to będą 3. Mais moi, je me répétais tout le temps. Czekajcie, bo coś gada. Non, pas moi. Je suis démé. Je suis démé. Czekam na zabieg. O, widzisz, a to już teraz już jakoś za niedługo, tak? O Jezu. O, tu ich trochę biegnie, to nawet miłe. O kurde. Nie wiem, czy ten pocisk jakoś bardzo szybko opada, czy nie? O, teraz dostał banie. Dobra, lecimy. Tylko nie mam amunicji. Dobra, nieważne, mam jeszcze drugi karabin. Tak leży drugi dzień. No nie, no ja to wiem, tylko właśnie, że to dzisiaj chyba ma być już ten konkretny dzień. Ej, no tu już jest jakiś... To jest fajne! Tu widać, że to jest Battlefield, nie? Że coś się, kurde, dzieje. Szturmujemy obiekty. Ludzie ci giną przed twarzą. Szkoda, że nie można ich podnosić, na przykład tak jak w multi, żeby im pomagać. Było takie dramatyczne. Ale okej. Kurde, jakieś bomby. Muszę pokazać, kurde, że jestem dobry murzyn z Afryka, żeby nie mylić z Afryka Korps. Muszę pokazać, że się przydaje. O ty! To jest, kurde, boss. Dwóch! Wypierdzielać! O, zdech. Tam jeszcze drugi. Dobra, spokojnie. Podejdziemy, jakaś brońka fajna. A, nowa brońka. Może być. Zobaczymy, czy ta ciężarówka też mnie spali. A, się nie da wejść. A, o kurde. Okej, okay, chyba to możliwe. Tak coś czuję. Aaaa, zaporowy. Granat. Stop. Łapa w górę i spie... Nie można tak, musisz zostać. Nie wiem, wczoraj socjolog miał przyjść na wywiad za 5 minut i tej pory go nie widziałem. Aha, czyli wczorajsze 5 minut już dawno minęło. No to ładnie. I tak z ciekawości, może ktoś wie z czatu, do czego służą te śmieszne kamienne trójkąty, które sobie tutaj stoją w gierce, czy to po prostu wymysł twórców, żeby było gdzie się skryć. Chodzi ci o to całe pole tych, tak? To.
Sam nie wiem. Ale na pewno dzięki temu ciężej jest wjechać na przykład czołgiem, więc... Może to jest, żeby tu nie wjeżdżali czołgami. Może to po to. O kurde. Dobra, gdzie te działa są, co ja mam niszczyć? Baniak. Podejdźmy bliżej, po prostu. Powiedziałbym, że przeciwko czołgowym, też mi się tak wydaje, że po prostu nie mogli wjechać. Nie taniej by było minę tam postawić po prostu. Bania. Dobra, idę od lewej strony, niech będzie. Dobrze. Murzyn snajper. O ty! Świnio! Kurde. Napier... Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais d'aimer. Faut trouver quelque chose. Jak mam to rozwalić? Używaj ładunków wybuchowych, by... No ale ja nie mam czegoś takiego. Nie mam takiego czegoś jak ładunek wybuchowy. Mam granaty. Zamienimy sobie na nówkę. Where is ładunki wybuchowe? No błagam. Dawać mi ładunki. Nie mam dwie... Dobra, granat. Chyba nic nie da, ale... W multi to chyba tak nie działa. Kurde, nie nasi. Amunicja. Ale to... To prawda, że dwie duże muchy. Tak było kiedyś, ale mnie to wkurzało. To nasz. Dobra, lecimy tutaj. Lecimy, kurde, tutaj. Czyli w sumie wystarczy, że tu wrzucę granat i spierdzielam. Ała, ała, ała. Tu mamy jeszcze jakąś brońkę. O, Sten. Jest okej, w sumie. Dajcie mi więcej granatów. A, jest taki karabin. Znaczy karabin, pistolet maszynowy w sumie. Taki se. Patrzcie, go zajdę od tylca. O kurde, coś się... Zabij wroga przy użyciu maczety. Wyzwanie wykończone. O, nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. Uwaga, taktyczny granat. Jak się odbił perfidnie, ale zniszczył. Widzieliście to takie... Zrykoszetował. Halo, kolego. O, shit. Poznikali. Słabo. Zabezpiecz punkt. I teraz znowu przejmujemy jakby... flagę, nie? Czy coś. Spoko. Znaczy spoko. No tak jest multi, ale przynajmniej jest w tym jakaś historia. Zwalnij granatem przeciwpiechotnym. No właśnie. Niemiecki granat, kurde, trzonkowy. A! On sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on a kurde, jeden nabój. Ciężko mi to czytać teraz, co on gada, ale wy na szczęście możecie. Dobra, teraz ten na bliższy dystans. Jedziesz, murzyn, jedziesz. A! Co to, czołg? Wskocz tu, no, jak... Nie powiem co, i po drzewach. No czemu tu nie można? Dajcie mi tu wejść. No, witam. Jesus. I to jest ten punkt, który mam... Nie, to jest gdzieś tam. Gdzie są moi teraz? Kurde, oni chyba poginęli. Ała, ała, ała. No co za pały? Patrzcie, wybuchają sobeczki. Masakra. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Słuchajmy, co on gada. Mais j'ai toujours une boule au ventre. Co miało nadejść? Ciekawe, czy zginiemy jako murzyn. O. Ładny skin. Nie, zaraz, tam jest coś czerwone, tu jest coś czerwone. Tu 13 metrów. Po prostu to mamy przejmować, 6 metrów. To. Tylko utrzymać teraz punkt. No wchodź tu. Halo, do góry. Co jest? Nie, no są nasi, nie wiem skąd oni się teraz wzięli nagle. Tak.
wokół się robi taką lornetkę, dobra. Polujemy ich jak wysiądą. Banie dostał, halo. Znowu. Oj. Zostałeś sam Mugen na placu boju. No co oni tu jeżdżą? No wysiadaj gościu, bo chce się zabić. Ała. Ojajaj. Ej, to jest jakaś w ogóle... Co to jest za snajpa? Ona jest... Nie trzeba jej za każdym razem przeładowywać. Ale movement. No, zakosił mnie movementem. Utrzymaj punkt. Po prostu zabijamy i tyle. Spoko. Jezu, ci tu przyjechali. Dajcie mi granata, bo ich po prostu muszę rozdupcyć. Witam. Wysiadaj gościu z tego auta, nie będziesz tu jeździł jak debil. No świetnie. Więcej amunicji. Tyle masz życia. No, no i... Bang. O kurde. Przepraszam. Uwaga. Wypadam jak Rambo. Rambo był biały, ale to nieważne. Nasz, bo jakiś murzyn nasz, to jest nasz, ukradł samochód. No idź, czemu on schodzi? Do góry. Siadam na działo, pierdzielę to. Najwyczyszczone. No, bossy. Ej, gość nie dostaje w ogóle. O, zdech. Oficer. Przegrzewa się za bardzo. Dalej nie mogę strzelać. O kurde, czołg. O! STG. Gdzie jest jakaś bazuka? Dawać mi bazukę. MG42. O kurde. To jest broń. To bym chciał odblokować multiku. Patrzcie, co się będzie działo. Myk! Nie dostał. No halo! Nie mogę ce... O. Mam to rozwalić. No rozumiem, tylko czym? Nie mogę tego zasadzić na... A! Płonę! Jezu, nie ma rakiety nigdzie. Co mam, granatami przeciwpiechotnymi ich rozwalać znowu? No, takie głowę. Dobra, przyładuj to MG. Myk nie dostał, no co takie głupie trochę. Kiedy Minecraft? Już niedługo. Jest to, że on to musi kurde rozłożyć. O. Jak rozłożę, to jestem nieśmiertelny. Niezniszczalny jestem, jak gołota. Niepokonany właściwie. A ce moment-là. No co, zniszczyli ten czołg? Beze mnie? Tak! Nie, moment, to jest to? O. Zaczęło ciąć, żeby się filmik załadował. Była rakieta koło MG. Nie wiem, poradzili sobie. O, to z miniaturki scena. Puść go, braciszku. Myk. Ale dobra ta kawa balonowa. Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé. Któryś z nich zginie. Wow, wow. On a gagné. On a gagné? Cessez le feu. On a gagné. On a gagné. On les a eus. On a gagné. On les a battus. On a gagné. Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Na Berlin. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Demé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa. Tu es comme moi, allons! Allons les combattre! Atakować Korinis.
J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question. De quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance... Ale mu adrenalina przypłynęła. On czuje, że teraz może przejąć wszystkie kraje po prostu. Du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Tak się robi. Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. Mój kumpel ma kumba być królem wioski. O nie. No rozumiem, przegadał i mi przebył dalej. O kurde. Się rozbiegł. Mam bagnet tutaj? Nie. Je suis parti les chercher de mon côté. MG40 naboi. Dołącz do sekcji Jules. Il doit bien y avoir quelqu'un en ville là. Sam pobiegłem? Halo, to znowu jestem sam? Ała! Nie no, są tam nasi, to chyba mam ich szturmować normalnie. Pyk w tył głowy! Przeżył. No kurde, chodź tu! Alarm! O nie, alarm włączy. Co za pała. O! Tę chrygówkę. Fajne liście. A! Ah. Halt! O nie, 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 ja chcę jeszcze raz tę misję, proszę mnie zabić. Albo nie. Kurde, maczetę mu wbił przez ramię. Dobra, dobrze, chciałem zdechnąć, mimo wszystko. Demet i se. Trzeba to rozpocząć jeszcze raz. Darliśmy się z lewej strony, a jednak mam tutaj wejść po cichu. Chyba, że to nie nasi, ale po francusku gadali, nie? Kurde, chodź tu. Miałem wrażenie, że ktoś tu krzyczał coś po francusku. Przepraszam. O, widzicie? Sekcja Jules jest tutaj po prostu. A ja wbiegłem jak... O kurde, jaka double bania. Tylko drugi się... Chodź tu. Ała. O Jezu. I w dżondra. Dobra, nie chcę tej snajpy. Dawaj MP40. Alarm! Dobra, jak będę bronił alarmu, to nikt go nie włączy. Mogę go też po prostu zneutralizować, tylko zaraz. O! Gdzie są nasi w takim razie? Jak ja mam tam dołączyć? Jest 70 metrów. Jakaś brońka. O, jest Panzerfaust. To się bierze na trzeci slot. STG zamiast tego. Amunicja do MG. Przeładuj sobie to. Może się przyda. Double bania. Dokładnie. No, teraz by się snajpa przydała. Nie, dobra, idę do tej sekcji. Sekcji Jules. Tu gdzieś jesteśmy teoretycznie. Aha, pozabijali nas. Super. Czyli jednak pokusili się... Żeby nam, kurczę, dać tę misję skradankową następną. Jak wiadomo, mamy bonusy do skradania z wiadomych przyczyn, ale no... Mimo wszystko wolałbym tutaj taką większą sieczkę, że tak powiem. Plus fajne cutscenki i ta kampania by była chyba najlepsza ze wszystkich. No ale jeszcze zobaczy... O, spadochroniarz. Nawet miłe. Dobra, lornetka. Może to warto korzystać z tych lornetek. Coś mnie tu widzi. Się próbuję wypatrzeć. Snajper. Gdzie jest jakieś stanowisko alarmu? Dobra, nie mogę się tak wychylać. Robimy zasadzkę na... Zium. No tak, byś mnie widział? O oh, shit. Ale bym ich teraz... Czarno to widzę, zostaj sam. No niestety, dobra. Tutaj idziemy po prostu jakoś z przyczajki. Może z tym w dłoniach raczej.
No tak, tak, minus, dokładnie, to jest to. Że oni za bardzo na tę kampanię chyba czasu nie mieli, nie? A multi jest miodne, ale tutaj, cóż, różnie. Co, on się skapnął? Spokojnie, zaraz się wróci na pole walki. Easy, easy. Przeczołgam się. W ogóle mogę ominąć ten posterunek na przykład? Teoretycznie mam iść tam, 188 metrów. Ale jakby tu nie było alarmu, to bym sobie ich po prostu pozabijał, bo lubię strzelać. Tylko się zasadzić dobrze. Jakbym do góry się udało wejść teraz. Zaraz mnie zauważą. Dobra, to nic. Nic się nie dzieje. Ej nie, ostatecznie to my tak za bardzo chyba nie zauważyli. No, próbują mnie dalej szukać. Spoko. Tak, Blade, tak, 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 ale na szczęście już 4 grudnia ma być ta super aktualizacja, która niby naprawi wszystko albo większość, więc no, jestem dobrej myśli. Uwaga, patrzcie, co się teraz dzieje. Myk jak Rambo. Nie wiem, idzie ktoś do tego alarmu, czy nie? No, świetna celność. Oj, ostatnim nabojem dostał banie. Gra, przeładujmy to. O, granat. No, ładuj to. Alarm, Achtung. Kurde, jak... Pomacha, bitch. Tylko, że jestem Niemcem. Akurat po tej stronie, znaczy w sumie. Dobra, ktoś jeszcze gdzieś tam. Tam jest ktoś, do alarmu biegnie, no co za pała. Gdzie tam jest? Jest tam alarm! Makumba. Alarm! No nie mogę wejść po prostej drodze, halo! No i ja pierdzielę. Co za typy. No i włączył tę korbę. Nawet tam nie. No i kto ci przyjedzie, no? Wyłącz to. Nie ma alarmu. I teraz powinien nie przyjechać. Jednak fałszywy alarm, nie? Ktoś jeszcze tu jest. A. Zdech. O, granat mu wyleciał z ręki, nawet ładnie. Bum. Dobra, idziemy dalej. To przeładowane? Nie do końca. No, złamałem nogę, no może i tak, w sumie faktycznie. O tym nie pomyślałem. I gdzie to autko co jeździło? Naszych dobijają, o nie. Tant de vie perdu. Wypierd... Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Da się im pomóc chyba. Nie da się. No weź gościu, ty żyjesz czy coś? Kona, ale nie da się go zrewajwować. Kurde, widzą. Nic stąd. Cii, nic nie było. No włączył alarm. Kurde, ale to rzuca. Kurde, dymny. Ja, czy to też będzie alarm? O ty! Pokaż, co to miałeś za brońkę, że tak w siepie. Ała, shotgun. Ała. O Jezu. No co? Jakby mnie nożem ktoś rzucił. Taki dźwięk był. Nie było słychać strzału. Dobij ich. Pancerne drzewa, krzaki. Wiesz co? Teoretycznie jest penetracja pocisków tutaj. Normalna w miarę.
podobno realistyczna. Sam m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. Survivants, ale nie wiem, czy to jest tak dobrze na pewno zrobione, nie? O. To będzie lepsze. I witam. Dobra, momencik. No kurde, gdzie ja jestem? Tu miałem być. Okej. Okay. Snajperinio. No możliwe, że to snajper po prostu. Po prostu. Ale mam MG i strzelam z takiego czegoś. No nie! Kurde, czemu na tym nie mogę postawić dwójnogu? No i ściąga ten dwójnóg. A, czemu płonę nagle? No nie, znowu zdechnę. Strzeznę. Kurde, bomby. Ja pierdzielę, nie dadzą się. Zdechnie. Okej. Okay. Przypomina mi się, nie wiem czemu mi się przypomniało Call of Duty World at War i pierwsze tryby zombie. Jak się miało takiego MG, dobrze jest było mieć takie MG, dokładnie 42. I do tego Raygana takiego, nie? Z Raygunem było tyle problem, że tam nie było skąd brać amunicji, ale no tak jakoś tak z Call of Duty mi się to zaczęło kojarzyć. To poproszę. I to. Co postrzelamy ze strzelby, dziadunia? Cześć Janie. Cześć Guro, Maciuro. Pociski zapalające mają. Nie wiem, coś tu... Cały czas coś płonie. O. Nagle się pole i tyle. O! Tak miało być. Doszedłem do miejsca, w którego nie mogłem wyjść, ale zaliczyło. Jak zniszczyć to tylko granatami. O kurde. No i dalej nie wiem, jak strzelać z tego trzeciego pocisku. A to by było dobre teraz. No dobra, bez sensu tak. Zdechli chyba oboje. Ale co to nagle za teleportacja, przepraszam. Doszedłem do jakiegoś tam momentu, nagle mnie całkiem przekonwertowało tutaj na drogę i co? I tu nagle mamy coś zdobywać? The fuck. Dawaj amunicję. Nie mogę tego zamienić. Nie dodaje mi amunicji, głupio. Więcej dynamitu. Poproszę. Więcej amunicji, dziękuję. A tak? O, tak też się da. Okej. Okay. Spoko. No kurde! Trochę się pofolgowałem za bardzo. Bang. Utrzymuj pozycję, dobrze. No i nie mogę tego zamontować na tym płotku. Ach. Przytrzymaj zmianę broni w strzelbie. Nie. Nie zmienia się. Nie widzicie tych ikonek, ale mam... Czekajcie. Te dwie ikonki, nie? Trzymam zmianę i nic. O kurde, nie to. Przytrzymam... V, też nie. Nie, po prostu się nie zmienia, no kurde. Nie da się zmienić trybu strzelania i tyle. Nie wiem, jak to w multi będzie, bo jeszcze nie mam tej strzelby odblokowanej, ale... Miło by było móc z tego strzelać jednak. I co? Przetrwaliśmy? Idrisa! Idrisa!
Gdzie on jest, ten Idrisa? A, dobra. Filmik. Tak, nawet jest napisane w ustawieniach. Ale to nie działa w singlu jednak. A w multi nie mam jeszcze tej broni, to nie wiem, czy będzie działać. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. Vous n'avez pas gagné. On n'a pas pas en retraite. Oh, c'est un français. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer. Vous écraser. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Tak było. Attends, attends, attends. Il pense qu'on va rester là ou bien battre. Donc, spalmy las. Quel est le dernier endroit où ils attendent à nous voir? No gdzie się nas nie spodziewają? W zamku w Górniczej Dolinie. No prawie podobne. Niemiecka baza w zamku. No przecież pasuje. Imagine leur tête si on arrive à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à rappeler à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Czyli znowu skradamy się na tyły. O, to są te ładne pola. No nie, masz te radiowe, to nie trzeba będzie znowu... Albo nie, chyba frontalny atak jednak. Skoro mam to flarą wyrąbać. No fajnie, pistolet, dobra. Daj mi z niego strzelać. Zniż wyznaczone cele w wiosce. No ale chyba nie mogę te... Wciskam te i nic się nie dzieje. To chyba muszę dopiero to zająć albo... Nie mogę zmienić broni nawet. Halo? Tak ma być? O, teraz. Tylko pytanie, czy ja mam to... Zrozumieliście, jak to mam zrobić? Mam wystrzelić flarę, żebyśmy na to pobiegli i rozwalili? Czy mam rozwalić najpierw, a potem dopiero flarę użyć? O kurde, tu jest jakiś Niemiec. Przepraszam. Dobra. Ognia. Voilà. Voilà. Zarobiście. Tak miało być. No nie mogę rozłożyć dwójnoga znowu. Ja pierdzielę. O, Ortega, tak, dokładnie. Wreszcie mam tę broń, co chciałeś. To racja. Tam ktoś jest. Ale atak. Nic tu nie widzę. A! Krowo! Nie ma to jak dostać z MG w dyńkę, bo był pomarańczowy kolor i przeżyć. Dobra, regeneracja. Powoli. Atak! Myk! Coś mi się życie nie regeneruje. O, dobra. O, jak wy mnie tu widzicie w tych krzakach? No strzeznę, no. A, do dupy z taką robotą. No czemu? Zostawcie mnie, tu jest kamień. I przedupcyli z jakiegoś granata, to świetnie. Ja nie widziałem tego pierwszego Niemca na posterunku. Ale chyba dobrze, w sensie można tę flarę od razu puścić i lecieć. Ale mogę tam pewnie próbować też samemu podejść.
Une grosse machine dégueulasse. Teoretycznie wolałbym się już nie skradać tyle, nie, ale... Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Niby zrobił takie... No co? Jesus, szybko. Czemu go nie zabiła animacją normalną? Wstaję w cieniu, co ci się znajdzie. Właściwie ja się dziwię, że my tutaj widzieli w tych... W sumie krzaki kolorowe, nie? Może dlatego. Lochnetka. Czołgi trzeba rozwalić, rozumiem. Tu czołg. Tu jest alarm. Tam coś. Super, mam bronię do dywersji. Shotgun i MG. Świetnie. Na pewno mnie nie słychać, jak tu biegnę. Co on tak podbiega? No nie odwracaj się teraz, gościu. Nic nie było. W sumie nic nie ma. Ktoś tam coś słyszał. Ej, oni mnie widzą. Dwa ładunki mam tylko. To pójdzie na czołg. No, kto mnie widzi? Ten czołg mnie może widzieć? Tam ktoś siedzi w środku? O, da się tędy, lol. No, przepraszam bardzo, jak mam do tego podejść, jak gość lewo-prawo cały czas biega? No ten czołg we mnie celuje tak chamsko lufą. O nie, teraz nie mogę tu wejść. Nie wrócę już. A! Zamykaj to. Nie, dobra, to nie chcę tu być. Teraz uwaga. I czołg na lufa. Ale... Co za... No jak ja mam stąd uciec? Dobra, idę tędy. O, tu jest jeszcze jeden Niemiec. Pytanie, czy go ktoś... ktoś za nim zatęskni? Kurde, widzi mnie. Nic nie widziałeś. Nic nie widzieliście. Kluczatkę przeskoczył elegancko. Tu jest kolejny. Dobra, wabikiem go tutaj. Nie, to nie jest wabik. C. Czy, idź tam. Tam. Słyszysz to? Że tamtędy nie przejdzie. Lufę wywalił przez... Idź z tym. Idź stąd. Co za ten w ogóle. Co za żałość. Z drugiej strony zajść. Czemu ja te wciskam? Patrz tam. Ej. Nie mówcie, że mnie ktoś strzaił. Dobra, tam jest alarm jakby co. Czołg się zaczął ruszać. Kurde, serio. Ważne, żeby nikt się do alarmu nie dostał. I będzie git. Co, zdech jednym strzałem? Nadciągają posiłki. Dlaczego? O ty chamie, on włączył ten alarm pewnie. Co za typ, no. Dobra, dajcie mi to wyłączyć. Witam. W ogóle strzela do mnie z shotguna z bliska, jak wyłączam alarm, nic się nie dzieje. Jest masakra. Dzień dobry. Muzyczka elegancko gra. A to nasi tu weszli, dobra. Bo ja bez flary już tu uderzyłem, ale oni już tu są, dobra, spoko. Muszę zmienić to MG na coś innego, tutaj coś było fajnego. STG, da jakieś granaty. I spoko, i lecimy na następny. To po prostu się rozwala jednym granatem. I to po prostu jednym granatem. Nie wiem, czy doleciało. Ogień, atakować!
No i tyle. I teraz 140 metrów na A. Coś w rodzaju czołgu. Przydałoby się... Jak mi kolegę zabił, no? Przydałoby się... AS. Więcej rakiet, bo czołg jest, schodzi na jedną rakietę, co dość dziwne, ale... Ale faktycznie tak jest. Jakbyście mi dali amunicję do tej rakiety, może być flaszka, nie może być. Tu może coś... O, albo ten przeciwczołgowy, on jest spoko. Jak to tylko czołg podjedzie, to od razu mu się pierdyknie. Czemu muzyka jest dalej, jakbym się skradał, a już się napierdzielamy? Tego nie rozumiem troszeczkę. Uwaga! Uwaga! O nie! Nie miało tak być, ale nieważne. Gdzie jest ten czołg? Tam daleko jeszcze. Albo to nie jest czołg, tylko działo w sumie. Kurde, chcę to szybciej po prostu zrobić. Ciekawe, czy ktoś jest w bunkrze. A sprawdzę. Jezu, co ty ładujesz to? Wsiadaj do tego. Nie mogę wsiąść. Ah! Nice. Coś mi się z ręką stało. Jaki shotgun! W ogóle widać te pociski, patrzcie! Co to jest? The fuck? Tak się shotgun, tak się strzela. Pcham po prostu ręką w tył pocisku, on wyskakuje. Kurde. Będę mnie to uczyć, jak trzymać broń. Pyk! Cyk! Przeładowanie. Kładasz tutaj. Cyk. O Jezu. Atak! Tam. A ciekawe, jak to działa. No to akurat dobrze. Co ty tu niemcze robisz? Kurde, co ten gość się tu zrespił? Dopiero tu byłem. Musisz mieć to pod V. Inaczej działa to błąd. Spróbuj innej broni zmienić tryb. W jedynce, ale tu się da w ogóle V. Patrz, no i zmieniam. Znaczy nie widzisz tego, ale zmieniam tryb. Nawet się rusza. Raz dwójka. V. Przytrzymuję. Też nic. Nie zmienia się. Ale mam shotguna zarąbistego. Ładowanie w ogóle. Ale miło, że nawet na tych pociskach są szczegóły brudu. To jest ciekawe, że tego normalnie nie widać przecież, nie? Dopiero jak wylatuje tak naprawdę. I tu są brudne jak wkłada. Przejmuj się to wiołks. Jakie bugi. Ługi bugi po prostu. Bugi na żywo tak zwane. Ciekawe, czemu tak się stało. Szybko niszczymy alarm. O shit. A! O Jezu. Wchodzimy, tylko powoli. O, już działa. Widzicie, zaczął działać shotgun, to zdechłem. Shotgun bez lufy. Broń do walki wręcz to wręcz. Kurde, już działa do dupy z taką robotą.
Ale ekipa, no. Ej! Wystrzeliłem tą rakietą, tylko nie było tego widać. No nie, dostaję znowu w pierdziel. Nie wiem, co się tam stało. Było widać, że coś dostałem. Coś trafiłem, ale... Też czemu ta bazooka ich nie zabiła do końca, to jest dziwne. Kurde, wskrzeszał go tam. No, bania. Czemu muzyka jest dalej, jakbym się skradał? Amunicji totalnie nie mam. Aha. No i została mi tylko maczeta. A tak! Muszę coś zgarnąć z bazy tutaj. Jedynka. Elegancko. Porąbało go. Co to jest? Mam rozwalić chyba, rozumiem. MR Juliusz, nie przypominam sobie takiej misji w Gotchicu P3 złote. Bo to jest modyfikacja. Nareszcie można szturmować zamek magnatów jako nowy obóz. Po prostu, dzięki za nejta. O kurde. W ogóle nie było listów do zebrania, albo mi się wydaje. Może mi się wydawać w sumie. Albo po prostu nie podchodziłem do takiego pomieszczenia, gdzie mogłyby być. Niebezpiecznie, ale... No weź to rozwal. O kurde. Shit. Dobra, dobra. Czemu mam tak mało amunicji cały czas? 12 naboi. Jeszcze amunicję. Myk. Jakaś druga rzecz jeszcze była chyba do rozwalenia, albo minąłem jedną. Nie wiem. A, tego się nie spodziewałeś, gościu. O kurde, o kurde. O nie! Witam! Czuję się kurczę jak na... Strzelanie jak do kaczek po prostu. Nie no, jest tam coś do rozwalenia, czekajcie, gdzie... Tam ktoś był. Gdzieś mi się przez chwilę wyświetlił znacznik w sumie. Ja, slalomem, slalomem. Chodź tu. Gdzie są nasi? Chodźcie, bo atakuję, szturmuję zamek sam. Kurde, gość z miotaczem. O kurde, drugi. No tam jest, patrzcie, teraz widzę. Nie wiem, nie widziałem tego znacznika kompletnie. A to jest po prostu to do rozwalenia, tylko czym? Trzeba zebrać jakieś, kurde, granaty. Tu nie było? Albo zrobić tak. No. Co jest z tym? Ała. Bęk! No nareszcie. Ja pierdzielę. Masakra. Mroczne tajemnice 4.0. Mroczne tajemnice. Kurde, Berlina. Nie no, do Berlina to jeszcze daleko. Mieliśmy z tego co wiem wchodzić tu od tyłu, a to jest chyba główna brama starego obozu. Nie wiem, czy od tyłu to na przykład może być tak jak teraz biegnę? A, nie bardzo. No to gdzie teraz? 30 metrów tu. Aha, po prostu
What? Po prostu mam tutaj stać? No to jestem, no i co mam teraz zrobić? Jakiś typ z miotaczem ognia tutaj jeszcze szarżuje. Nie wiem gdzie. Tu. Dobra, on teraz wybuchnie. I to chodziło o to, żeby zabić bossa czy coś. I teraz mogę już tu podejść. Ça ne bouge pas. Poussez plus fort. No nie stójcie tutaj, debile. W życiu bym się tak nie odważył. Sporąbało ich chyba. Jak co? Zdziała takiego. Przypierdzielili. Dawaj, dawaj, detonuj. Ach. On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux. Podoba mi się zwolnione tempo. Pas d'armes de pointe. Et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de guerre. Co to było? O nie, boli to. Obrót 360. Chyba se zdychamy, to o to chyba chodzi, czy coś? On sacrifice et on vit humaine. No, coś tu spadło. Zepsuło. Oh, shit. Nie, 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 przejedzie po nich. Oh, fuck. Zenek! Jest feature, który ma być w multi, ale jeszcze go nie ma. Body dragging, tylko że... Nie wiem jak to ma działać w multi, przecież nie ma czasu, żeby kogoś ściągnąć. Do medyka. No co ty? Kurde, taktyka kapitana bomby, do lufy mu to wrzuć. Jak go porobił? Masz tam granat. Mary Juliusz, ten stary obóz jest bardzo nierealistyczny. 3 złote. What the fuck? Dzięki, ale nie, w sumie paliwo chyba w środku wybuchło czy coś. Jak odleciała wieżyczka w kosmos? Ja pierdzielę. Ale wyrąbało. Chyba, ale to trochę tak jest, że te wieżyczki wylatują, ale chyba nie aż tak. I przeżył chyba, to co? Nie, to ty? Nie, to... A, teraz jesteśmy z perspektywy tego drugiego, dobra. Kurde. No, mówiłem, że jeden strzeźnie. Wieżyczka poleciała 100 km w górę, Murzyn odleciał w prawo też 100 km. O, mamy inne bronie. No ja tu gdzieś padłem faktycznie, ale co, ostatecznie przejęliśmy ten zamek? Zobaczymy kto został w środku. O, zasypało gruzem. I wieżyczka teoretycznie jest tutaj. Ale widzieliście gdzie ona poleciała, a Murzyn gdzieś tam. A to jednak tutaj jest. Znikający. Ale ma gały. Dobra, 22 metry tam. Trzeba wyjść po prostu z zamku chyba. Albo tędy. A, tutaj. Wiadomo, że z tym wchodzę. Na pełnej. Na księżyc poleciała ta wieżyczka. Ej, zrób ktoś ten, tą muzyczkę, Shooting Stars. Jak ta wieżyczka leci po kosmosie. To było piękne. Zróbcie tę scenę, jak to wybucha i potem jest kosmos i ta wieżyczka i jest muzyczka ty. Wiecie o co chodzi. To będzie piękne.
Regarde Idrissa. Nous sommes des rois. Oni przyszli teraz, bijali i powiedzieli, a, ale fajnie to zrobiliśmy. No chyba szacuneczek. Jednak szacuneczek. Dobrze, dobra robota. Fajnie. Szkoda, że tamten zginął, nie? Ale spoko. Że ich zaczęli szanować. Cześć Zbyszko. I to zdjęcie. No nie, ale Idrissę trzeba będzie zafotoshopować. No nie, czemu oni znikają? Ich wymazali. L'armée française a libéré Paris. Ils ont retiré. O, ale mi się smutno zrobiło w środku. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Morgan Freeman taki trochę. Et j'en suis fier. Emery Juliusz ta teraz szacuneczek, a za kilka lat jeb. Segregacja rasowa i bzda 3 złote. Dzięki, dzięki. Latem 1944 roku żołnierze z całego świata trafili na francuską ziemię. Wolna francuska armia, francuscy strzelcy kolonialni oraz zagraniczni sojusznicy. Wielu stanęło do walki o kraj, którego nigdy nawet nie widzieli. Około 25 tysięcy tyralierów zginęło, walcząc o kraj, którego większość nie widziała na oczy. Ich wymazali jeszcze. W 2010 roku Francja przyznała pełne wojskowe emerytury 30 tysiącom nadal żyjących kolonialnym weteranom z Afryki. W 2017 roku prezydent François Hollande przyznał francuskie obywatelstwo 28 żyjącym członkom Tirailleurs Sénégalais. Ponad 200 tysięcy tyralierów walczyło za Francję. Widzicie, murzyni walczyli w II wojnie światowej, normalnie. A wy, kurczę, sobie myśleliście, że nie i że to jest gra niespójna w ogóle z historią. A historia była taka, że ich wymazali ze zdjęć, a tak naprawdę to tam byli. To 2017, nie? Rok temu to w ogóle się stało. Z tymi obywatelstwami, z tym wszystkim. No nieźle, nieźle. Ej, ale oceniam tę kampanię na mimo wszystko całkiem fajną, nie? Znaczy, oprócz bugów, ale tak to... Tak to całkiem nieźle. Całkiem fajnie. No i zostaje nam ostatni tygrys, ale jest zablokowany do 4 grudnia, także to sobie streama pewnie gdzieś tam zrobimy 4 grudnia z tego tygrysa. Też to może być ciekawe po stronie niemieckiej. Jakiś tam dowódca czołgu to jest, czy coś w tym rodzaju. Powiedziałbym, że nie wiem, tak, najgorszą kampanią była ta z Billym Bridgerem pod flagą niczyją, bo strasznie nudne. Ale już tutaj z tą babką i tyralierzy byli całkiem spoko. Znaczy, nie na tyle, na ile byśmy chcieli, żeby to była kampania fabularna. Nie na tyle długa, nie na tyle tak naprawdę fajna, ale no, porównując z tą pierwszą, to te były spoko. Mało tej kampanii. No ogólnie tak, to są, nie wiem, ile nam to zajęło. Akurat ta kampania była najkrótsza jak na razie z tego, co widzę. Jest 19:20, nie? Na początku gadałem, ile to godzinę zajęło. Poprzednie chyba były z półtorej albo do dwóch.
Cześć Beka, cześć Basti. No, to spoko, tak czy siak. Kto do Multika w takim razie się pisze teraz? Widzę, że mam tutaj dwóch dostępnych co najmniej znajomych. Gra w Battlefielda, tu w Andromedę gra Maniek, ale to się go i tak zwerbuje. No i kurczę, mamy jeszcze na pewno jedno miejsce. Przynajmniej w drużynie, nie? A można też do serwera gdzieś tam pewnie się podłączyć razem. Jak nie powiesz nic o Buga... Nie, no to jasne, kurczę, to jest przerąbane, tak, wiadoma sprawa. Tyle tylko... Ja w ogóle... Ominęła mnie trochę premiera Battlefielda 1, ja tego nie miałem na premierę, nie? Ja tego nie kupowałem ani nic. I tyle wiem, to nie jest żadne usprawiedliwienie, ale że też było pobagowane. A potem jak grałem w Battlefielda 1, to było wszystko super, więc... Mam nadzieję, że po prostu to jest kwestia niestety tego niewyrobienia się na premierę, tego spierniczenia tematu, ale może jak to wszystko połatają, to będzie spoko. Znaczy kampanii nie poprawią na jakąś tam, powiedzmy, ciekawszą, no to jest na pewno, to jest minus i to sobie każdy zdaje sprawę. A jak poprawią po prostu Multika, no to będzie fajnie. No i zobaczymy jeszcze tę ostatnią. Potem kampanię ostatniego Tygrysa. I tak to wygląda. Dobra, zaproszenia porozdawane, ale coś... Ale mi kurde łeb nawala z tej strony. Ach. Shit. Wiem, że Seba ma jeszcze... O, jest dobra, Maniek jest w drużynie. Wiem, że Seba ma jeszcze Battlefielda. Wczoraj nawet chwilę graliśmy. I kto jeszcze miał mieć... No i jeszcze ma na pewno Duke, tylko Duke'a nie wiem, czy jest na czacie, czy go nie ma w tym momencie. Nie, Hati. Czemu w ogóle się ciągnie do takich rzeczy? Do takich awatarów. To jest, nad tym by się należało zastanowić. Zobacz te Discorda. Potem będziemy sprawdzać. Dobra, Raderk gra już sobie tutaj jakiś podbój, więc może nie będziemy go męczyć w takim wypadku. Aczkolwiek fajnie by było mieć jeszcze dwie osoby. Taki mam nick jakby co, możecie mnie zapraszać. Jak ktoś ma Battlefielda i chciałby pograć teraz jeszcze sobie razem, to jeszcze czekam na jakieś zaproszenia. Czekajcie, Shift F1 to było chyba. Lista znajomych. I tu mi się powinno wtedy pojawić cokolwiek. Ząb z której? Sam ząb mnie nie boli. Ale w sumie też z prawej, tylko że tak tu, na dole. I nic mi się z nim nie dzieje. Po prostu mi się tam zrobiła dziurka. Ja tam chyba miałem kiedyś plombowane. I coś się z tą... Może z tą plombą po prostu stało, bo to z dawien dawna pamiętam, jak jeszcze byłem właśnie... Młody, mały, dzieckiem byłem. Dzieckiem będąc. I teraz nagle się tam dziurka zrobiła, nie? I nie boli mnie to ani nic, po prostu... Bo nie jest tak, że nie myję zębów, nie? Tylko po prostu nagle coś się stało. Głowa faktycznie mnie boli z prawej strony. Ale to nie wiem, czy od tego, bo w sumie... Tak teraz mnie zaczęła dopiero. Nie wiem. Dawaj BF1 ciśniemy, te. Nie wiem, jak ty sądzisz, ale dla mnie Multik BFA5, oczywiście pomijając błędy, nie? Jest dużo lepszy, jest dużo fajniejszy. Wreszcie się liczy trochę bardziej skill, jeżeli chodzi chociażby o celowanie. Zatoki, kolego. Kto wie, może faktycznie. Myślałem, że może kawa pomoże też przy okazji, bo tam już lekko mnie bolała przed streamem. Ale dobra, bananowa. To co, tyle? Radek nie chce jednak tutaj? Nie mamy więcej osób? Cześć Nargi, wbijaj do Battlefielda. Do czołgu cię biorę. Marusia. Czemu? Hati, weź mi naprawdę wytłumacz. Dlaczego jest taka fascynacja takimi rzeczami? Dlaczego nie można na awatarze sobie ustawić, nie wiem, ulubionej postaci... z jakiegoś filmu, gry, albo nie wiem, swoje zdjęcie, albo jakiś samochód, jak to kurczę, mężczyzna na przykład. Czemu ty chcesz ustawiać jakieś swastyki, krzyże i takie rzeczy? W ogóle, nie wiem czy wiesz, ale swastyka to jest w naszym kraju zakazana pod jakąś tam grzywną w ogóle, nie? Pod groźbą grzywny. To, no co jest z wami, ludzie? Obraz jest ucięty, widzę połowę Archiego. Serio? No to coś nie tak. Znaczy, okej, ja jestem do połowy, nie? Czekaj, wstanę, to będę cały, prawie. Nie no, wiem o co chodzi. Kurczę, bitrate spadł. O kurde, zero bitrate.
Słychać mnie? Halo, halo? Mogą być lagi. Mogą być srogie lagi. Dobra, zgubione klatki już są ok, ogarnęły się. Bitrate też. Jak wstałem, to się bitrate na zero zrobił, nie? Masakra, słychać, dobra. To mam nadzieję, że jest ok. Ej, no lipa, że kurczę, wszyscy wiedzą o tym Battlefieldzie, że jest wieczorem i akurat nie mają czasu. No ale dobra, może ludzie pracują i tak dalej. No nic, spróbujemy sobie we dwóch znowu tutaj na razie zacząć, a może ktoś, albo jeszcze zobaczę, czy ktoś nie... No niby tu nie ma. Szukaj znajomych. Niby nic. Dobra. Co ja sobie tutaj zrobiłem? Fajnego sobie szturmowca zrobiłem, to wam mogę pokazać tylko. Ten karabinek M1A1, ale w specjalizacjach sobie powiększyłem magazynek. Dzięki temu jest taki dłuższy, ma więcej strzałów. I sobie zrobiliśmy, tutaj zrobiłem sobie lunetę razy 3. Co mi daje fajne tutaj rzeczy do robienia. To wam też zademonstruję zaraz. Snajpera mi pasuje koksić, tego Lee Enfielda, bo są fajne potem. Mamy tutaj fajne w tej snajperce. Kurde. Dostosuj. Będziemy mieć w przyszłości złote wykończenie. Mistrzostwo trzeba zrobić tym. Będzie takie ładne, fajne. Zresztą mi się to podoba. Nakładka lufy kolba. Złote wykończenie, gdzie takie coś, nie? Eleganckie. I fajne, złote skiny mi się zawsze podobały. To nawet w tym było kiedyś, właśnie w starych kodach. Ostatnie jakieś tam skiny, jak w ogóle były, bo też nie zawsze. Czy po prostu wersja na przykład złoty kałach się dostawało na koniec, to było piękne. Niektóre można kupować normalnie za takie monetki, ale niektóre takie bardziej specjalistyczne to jest za zadania. Zresztą widzę, że wszystko. O nie, tutaj też, fabrycznie nowa też jest za zadanie. Też jakaś tam biegłość. Dobra, ale lepiej szturmowcem pograć mimo wszystko. Zobaczymy, czy będzie zacinać. Teraz teoretycznie powinno być lepiej niż poprzednio. Więc lecimy tak, gra online, wielkie operacje i czekamy. Jak ktoś chce dołączyć, to jeszcze troszeczkę może. W kodzie był do AK taki, no tak, mówię, w kodzie właśnie był złoty kałach. Przynajmniej w kodzie czwórce pamiętam, że było złoty Desert Eagle też był. Na tych ostatnich levelach po prostu ponta, jak się miało odpowiednie rangi. To były czasy. Ale jakie dają kolorowe karabinki? Oczywiście, że były kamuflaże. Przecież tutaj jedyny kolorowy, można powiedzieć, nierealistyczny, to jest właśnie ten złoty. No ale to jest nagroda do multiplayera i tyle. Nie jest, nie wiem, różowy z jakimiś czaszkami albo nie wiadomo co. Tylko normalnie to masz tak. Zużyty, fabrycznie nowy, powiedzmy, takie skiny z kamuflażem leśnym, z kamuflażem miejskim, czyli tym niebieskim. Chromowany jeszcze jest taki lekko. Te skiny nie są, nie wiem, jakieś Fortnite Edition, tylko... Tylko były takie rzeczy rzeczywiście, nie? Nie wiem, czy stosowali jakoś bardzo, powiedzmy, te kamuflaże, ale to chyba trochę tak. Battlefield 1 też, większość była takich normalnych, a ostatnie takie, co się już pod koniec jakieś tam właśnie leveli dostawało ewentualnie, albo kupowało za te monetki tutaj, no to one były takie też, jak ten złoty troszeczkę, jakieś rzeźbienia po prostu, no ale to tylko gra, nie? I multiplayer. Takich skórek nie zobaczysz w singlu za bardzo, nie? Złoty był niepraktyczny, bo odbijał światło. No tak, no ale wiesz, to jest tylko gra. To nie jest książka do historii. O, Narvik, lubię to. Nie wiem, czemu Narvik mi się podoba. I dzień pierwszy w ogóle. I jeszcze jesteśmy w tym. Airborne, czyli spadamy na spadochronach. Fajnie. Wezmę szturmowca. Panie Maniek, potrzebujemy medyka. Jakby co? Jakbyś sobie życzył. Jakieś pistoleciki mamy. W sumie może być ten. Nożyk, pałka. To jest ok, to może zostać i dynamit. Może zostać. Dobra, lecimy.
No kurczę, nie było tego takiego... Tylko od razu stoję tutaj. Nie było zbicia piątki. Czemu nie było zbicia piąteczki? Halo? Wysiadać. Wysiadać. Narwi, narwik, nargik. Energik. No halo, dolecimy wreszcie. Tu jest zawsze problem z obiektywami, że mało kto... No świetnie, już dostałem. Mało kto zbiera te bomby. Oh shit. Ała, oesu. Fajny cień. Kurde, jak nas napierdzielają już na start. Ty pierdzielaj. Banie dostał elegancko. To jest właśnie moc. Ja wam zaraz pokażę, jak ja tym koszę. Pa, pa, co się dzieje. O kurde. Medyk. O, lekarza. O, Jezu. Dobra, spokojnie. Dostali tam wcześniej banie jakieś, ale... No weźcie te bomby, po co wy... Co za typy? Ja myślałem, że tu polecieli po bombę. A patrzcie, tam jest... Mamy dwie bomby. Jeden wziął, spoko, a tą drugą zostawili. Naprawdę, tutaj Narwik i pierwszy dzień, to po stronie niemieckiej to jest wygrana absolutna. No, kończyłem jakieś wyzwanie. Nie wiem, jakie nawet. To jest masakra. Jak ja wbiłem ostatnio na serwer po tej stronie, to wziąłem ładunek, rozpierdziliłem cel A i tyle. Już więcej nie rozpierdzieliliśmy, bo już się nie dało. Co za pały. Myk! Wiesz, tę torbę zakładaj. Teraz jestem trochę bardziej na mapie widoczny, ale niech mi ktoś pomoże. Ruszajcie się, ludzie. Siema, Majs, siema, siema. Kiedy BF-a kupujesz albo coś? Potrzebuję medyka. Aktualnie. O, cześć, Grochu, siema. Dziękuję, dziękuję. A, zniszczyli ten alfa, dobra, to ja lecę na B. Ej, chyba w ogóle nieźle działa, nie? Czy są jakieś spadki? Większe FPS-ów, czy mniejsze? Dobra, lecimy na B. Dobrze, dobrze, zadymić to. Dobrze tam, Maniek, prawie dobrze. Dobra. Teraz tylko tu jakoś, o, sorry. Zabity, zabity. Apteczka. Masakra. Przez dym. Pomocy. A, dobili mnie. Nieważne, prawie się udało. Ale ktoś przejął bombę, tu jest kolejna. No i warto, kurde. No weź się gdzieś tam zresp na tych samolotach. Gdzie ja się zrespiłem? Dobra. Jak będzie za darmo, nie za rok, za dwa lata. Xeloża co tam jest? A to bitrate, no tak, jak się dużo dzieje, to tak się robi na YouTubie, to normalne. To tak, jasna sprawa. Dwa tygodnie jeszcze. Dobra, lecę po bombę, bo to kurde. Wiecie, ale spoko, przynajmniej tę bombę naszym doniosłem. Ale chyba zdechli. Idę po następną. O Jezu. Podochron gdzieś tam. A zniszczony, to już coś. Może nawet będzie jakiś dobry mecz. Czemu ta bomba w ogóle leży tak po prostu tutaj na lodzie? To jest normalne? Jeden z naszych żołnierzy właśnie zabrał ładunki wybuchowe. Ładunki odebrane. Może kurde zrobimy jakiś taką akcję na D na przykład. Maniek, jesteś ze mną? Nie, Maniek tam walczy na B. Dobra, wróg się skupia na tym, żeby rozbroić B. Ja lecę na A, na D. Ale będzie jazda. No pewnie mnie tu snajper zaraz wciągnie jakiś. Zdech? Ile ja mam amunicji, to jest masakra. No błagam, kurde, no czemu go nie zabiłem też? Jakbym zabił dwóch i podłożył ładunki, to był kurde MVP. Kurde, dobra akcja. Co macie? A, RDR online jeszcze jest. Wychodzi gdzieś tam, mówicie. O, z drugiej strony teraz. Patrzcie, są tam żołnierze jacyś. Catch są prawdziwi.
U! Amunicja. Dobra, lecę. RDR-y będą grać jakieś kurde bogole. W 30 klatkach, polecam. Ja czekam na kurde. Na PC-ta, wersję normalną. Zniszczyć ten cholerny cel. Proszę mi dać te ładunki, człowieku. Ładunki właśnie zostały odebrane. 30 klatka, a po co więcej? Co z ciebie za gamerka, Nargi? Jak możesz tak powiedzieć nawet? Tak nie może być. Dobra, lecę na B. Najlepsza taktyka, jaka może być, to mieć granat dymny. Tylko, że jako szturmowiec chyba nie mam. I to jest trochę problem, ała. Jakby to B teraz zadymili, po prostu. Ja tam wbijam z tym ładunkiem na pełnej bulwie. No tak, to co ja mogę zrobić, no? No, gość tam podłoży to. Ty pierdzielaj od niego, gwałcił go tam. No i teraz tylko pasuje... tego pobronić chwilę i tyle. Troszkę lekko laguje. Opatrzcie go tam. A ty Franco, dostał. I jaka to jest zarąbista broń w takim układzie, jak ja to wymyśliłem, ała. O Jezu. No i niech to wybuchnie teraz jeszcze tylko. No nie, ktoś to rozbroił, jakaś pała tam weszła. Rany koguta, super. Co ja mam tu zrobić teraz, no? Dymny tam rzućcie, no. Kurde, bo strzeznę zaraz. No chcę tu przejść, ale... Jakąś banie dostałem. Halo, pomocy! Medyk. O, dziękuję. No, zdech. Medyk, 9 metrów, 8 metrów. Maniek, prawie dobrze. Prawie się udało. No i kurde, jestem takim po prostu leżącym baitem. No, no, no i nie. I każdy tu zdycha, bo się chce wychylić i chce mnie... Ej, ja w ogóle, mi się czas skończył, a ja dalej leżę, halo. Ej, halo, ja chcę już umrzeć czy coś. Nie, reanimują mnie w nieskończoność. No co za typy. Dobra, wystarczy. Odradzam się tutaj. Dzisiaj za 8 sekund. Rany koguta, no i dupa, zginął maniek. Nie, musimy czekać na kolejny desant. Samoloty już poleciały za daleko. Uwaga, cel Delta jest już uzbrojony. Spokojnie, spokojnie, żołnierzu. Witam. O, cześć. Spoko, fajna animacja. Zbejtowali mnie, jeszcze się zbagowałem. No i dwie bomby i wiecie, oni tam walczą na tym B. Tylko po co, jak nie macie bomb, nie? Nie wiem, to jest takie trudne zrozumieć, że trzeba iść po dwie bomby i to podłożyć? Taki, dokładnie taki jest właśnie objective. Ej, wyglądam tak, jakbym miał bombę przy sobie. Bo mam u góry takie, nie? Czy ja zbugowałem cały serwer albo coś? Spróbuję pójść pod następną, bo oczywiście nasi nie polecą po to, bo po co? Stan wojenny na Ukrainie, no coś tam się kurde dzieje właśnie, niestety. Poszli tam po bombę i nie wzięli. No Jezu, tych dwóch, weźcie ich, zbanujcie, kto to jest? I tamten jeden mądry poszedł po bombę. Tylko nie może jej coś zabrać. Coś mu nie wychodzi. Ten przypadkowo w to wbiegł. Jezu, weź tę bombę, no. Zapamiętajcie sobie nick. Jakiś... Kurde, nie widzę, bo za szybko chodzi, no to... Aha. Ej, ja zbugowałem tę bombę. Ja się zrespiłem w samolocie i mam bombę, a tutaj nie ma bomby. The fuck. Dobra, zwracam honor, nie mogli tego podnieść, ale... A!
frajerze. Ała! O Jezu. Panie, pomocy. Oh. Maniek zapierdziela. No nie! Przecież ci nie pomogę teraz na takim otwartym polu. Poczekaj. Lekarza! Pomogę ci! O jest, dobra. O kurde, snajper. Uciekaj, uciekaj. No nie wiem, mam bombę, nie wiadomo skąd. Ciekawe, czy wróg mnie też tak widzi, jakbym... A! Ała! To za typy, no. Wypierdzielać mnie stąd. Tutaj są te gdzieś... amunicja tylko. Też się przyda. Coś tu się stało złego. Jak się drze. Jak boli lekarza! Fajnie się drą czasem. W sumie spoko, nie jest taka zła ta polska wersja, bo przeklinają przynajmniej normalnie. Drą się rzeczywiście, wiecie, tak jak trzeba. Maniek, spokojnie, już cię ratuje. Elegancko. Ray tracing włącz. Daj mi tę bombę, człowieku. A! Dobra. Ładunki podłożone? Czy nie podłożone? Kurde, no chcę to uzbroić, ale... A Jezu. No, zakładaj. Dobrze, podłożone, wypierdzielać. Apteczka. To teraz to brońcie i będzie git. Zaraz ktoś tam podejdzie i to rozbroi, nie? Trzeba to ostrzeliwać jak najbardziej. Oni po to zadymili, wiecie, oni potrafią myśleć i zadymiają. Dobra, poświęcę się, będę tu leżał. Super. O nie, 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 nie. O Jezu, ała, o Boże. Wiecie, czemu jest taki ragdoll spierdzielony tutaj w tej grze? W sensie, że tak latają te ciała byle jak? O, zniszczyłem cel, proszę bardzo. Wszedł, zrobił co trzeba, do widzenia. Dlatego, że ten ragdoll jest serwerowy. Każdy widzi dokładnie tak samo, jak ta postać leci. W normalnych grach macie tak, że jest wybuch i każdy gdzieś jakoś inaczej ten ragdoll się rozkłada. Ty widzisz trupa tu, a ktoś inny tu. Tu jest serwerowy, dlatego on jest taki trochę zlagowany. Maniek, płoniesz trochę. Śmiesznie. Tak, to jest tryb operacji, Sawyer. Wielkie operacje dokładniej. One trochę dłużej trwają. Maniek, jak przestaniesz być pod ostrzałem... Ej, ja dalej mam bombę! What? Wait. Tak, ja mam bombę dalej. Co to jest? Typ się coś respi z bombą teraz cały czas. Cheater. Rzuć granat, potem rzuć go... Nie no, rzuciłem go bardziej z lewej, poszedłem z prawej, żeby tam po prostu nikt nie rozbroił. Dobra, wylatujemy teraz. No ja mam bombę normalnie już tutaj. O ty szmaciorzu, patrzcie go. A! Szybko! Bierz karabin! Nice. Kolejny. Jak ja tym zabijam w ogóle, nie? Amunicja. No i koniec. Niestety, przegraliśmy, ale dwa cele zniszczone. Także... Trzy nawet. 3-4. Ej, dobrze się czuję. Patrzcie, jaki mam poziom. 10-4. Ping trochę duży. Podczas zejścia na brzeg. Bombowo. Możemy go przerywać. Trzeba zająć Narvik. Nie poszło źle, to trzeba przyznać. Nie psuj rozgrywki innym, widzę, że cheaty zrobił. Nie wiem, co się stało, nie? Zobaczmy wiadomość wyżej. Nic nie mówiąc, stan wojenny na Ukrainie jest cały czas, tylko media się w tym znudziły i nie mówiły o tym. Teraz znowu głośno przez te ataki na morzu, ale to właśnie jedni... Nie chcę się wgłębiać jakąś tam politykę, ale jedni mówią, że to kurczę jest ustawione jakoś wszystko, żeby tam ten prezydent był dłużej wybrany czy coś. Takie różne dziwne rzeczy są, nie? Że może nie jest tak źle, że może trzeciej wojny nie będzie. Ponieważ większość dział szkopów została nietknięta, naszemu lądowaniu towarzyszył ciągły ostrzał. Jak większość? 3-4 zniszczyliśmy, większość została nietknięta, no ty chyba głupi jesteś, gościu. Co to ma być? Dobra, wylądowane. Teraz się możemy respić tu i iść w głąb.
No ale szturmowiec jest fajny teraz, jak mam tę brońkę. To fajnie zabijam. Teraz jest typowe przełamanie, czyli bierzemy po prostu dwa punkty naraz. I jak mamy dwa, to możemy iść dalej i kolejne dwa zdobywać. Trzynaście subów do giveawaya. O, Maniek jest kobietą jednak. Ciekawe. Trzymajcie się! Dzięki, to jest trzymajcie się? Co? Co to za dubbing? Doceniam. To lepsze. Mam u ciebie dług. Okej. Okay. Trzeba chwilę odczekać, żeby... Jestem twoim dłużnikiem! Dzięki. A, no dzięki, akurat całkiem trafnie. Dzięki. O, troszkę inaczej to powiedział. Jestem ci wdzięczny. Dobra, biegniemy. Chodź, Manik, na A. Zdobyć ten przeklęty cel. Przeklęty, o kurde, już nas napierdzielają. Pokaż, jak budujesz. Jak będzie gdzie? My się na razie nie zabezpieczamy, więc... Lepiej nie murować sobie drogi. Bo to my musimy ich szturmować, to oni się powinni bardziej jakoś tam bunkrować. Widzę, ktoś, coś tam był. Nie, to jest jakaś lampa. Ja mam zwidy, albo ktoś tam jest. Dobra, parę ostrzegawczych po krzakach. Pyk go tam. O kurde. Dobra. O, ale panie dostał. Nice. Szturmowiec 10. Brońkę jakąś odblokowałem. Jest nowa dla szturmowca na stówę. Dobra, chciałbym przejąć to A. Proszę mi dać to A, człowieku. Bo jest nas za mało na tym punkcie. Musimy być bliżej flagi, jak jest nas mniej. Ja tylko klikam, nie? Klikam głowy, tak zwanie. Oho. Dobra, tu troszeczkę przereagowuję. Jest nas więcej. Bardzo dobrze, dobrze tu zaatakowane. Kurde, zarobiście. Maniek, jesteś z nami? Jesteś, super. Bijam przez okno. O kurde, tu się zabunkrowali. Co za frajery głupie. Zamknął jeszcze drzwi przed nosem. Myk, kurde, z piąchy. Dzień dobry, chcę pan porozmawiać. Shit. Ktoś go dobił, spoko. Pomocy, medyk. Medyk. Ja tu zdycham. Dziękuję. A! Niemca, no Niemca na piętrze, zabijać to. Widzicie, dlatego jest taki ragdoll. Ale dupa, ale dobra, a mamy, możemy się na A respić. No cześć Angar, w ogóle nie widziałem cię wcześniej. Mimo, że dużo się na czacie nie dzieje, ale jakoś tak nie zauważyłem. Można by przejąć B, skoro mamy to A, ale też ważne, żeby to utrzymywać. Dostał hita. Ktoś jest. No kurde, serio. Dostał bani, ale nie zginął. Nie zdech. Niemcy na piętrze. No nie, no kurde, dobrze ten dół budynku ogarnęliśmy, ale góra jeszcze. Maniek niżej. Dobra, żyjemy. Ten typ zdech. Jaka bania. Już pomagam. Zdajmy się tobą, żołnierzu. Żołnierko. Dobra, uciekać. Ej, przeładowany mam w ogóle. Nie. Sektor cały. A, to B też przejęliśmy. Dobra, no i zarąbiście. I teraz lecimy dalej. Maniek. Jak będziesz tak padać... Już pomagam, spokojnie. No nie! Halo, nie mogę! A, dobra, medyk cię uleczył szybciej. Dobra. Jest okej. Okay. Jest amunicja, wszystko się zgadza. Dobrze idzie. Cieszę się, bo te ostatnie live'y z Multika były takie różne. A teraz raz, że to lepiej chodzi wreszcie.
Czyli te 60 Hz się opłaciło przestawić. To na pewno. No i też lepiej mi dzięki temu też idzie w grze, nie? Normalnie mi nie zacina jak gram multika i się sprawuje nieźle. Kurde. Te drzwi. Już wam kiedyś pokazywałem, że te drzwi są zrąbane. Kurde. Ja pierdzielę. To już mnie nikt nie zrespi. Żołnierze i żołnierki. Dobra, musimy po pierwsze zaznaczyć A i wtedy możemy iść. No, cicho, cicho. Widzę go. A zdech. Żyje, nie, zdech. Ała, ała, ała. Kurwa. Ja tu umieram! Lekarza! Maniek, pomóż! Nie patrz przez tę lufę. Pomocy. Leżę obok. Halo. Oberwałem. Halo, halo. Czy mnie słychać? Możliwe, że tak, tylko czat muszę zrestartować sobie. A, bo się troszkę niestety porozłączał. Także ja na razie was nie widzę, ale chyba wróciło wszystko, bo już Discorda też zobaczyłem. Ban za cheaty. Widzę na Discordzie. Stan transmisji nieprawidłowy. Aha, zaraz dostanę bana na 3 miesiące, nie? Za to, że mi internet wydupia. Co nieprawidłowy, co nieprawidłowy? Dobry jest teraz przecież. Nie odbieramy danych wideo w odpowiednio szybkim tempie. Film może się buforować u widzów. Sprawdź, czy prędkość połączenia jest wystarczająca, albo zmniejsz szybkość transmisji. Wszystko jest dobrze, panie YouTube. Co ty mi tu mówisz? Wypierdzielać z takimi komunikatami. Dobra, czat chyba jest już. Uno momento. Czat działa, tak? Ale coś z tym bitrate'em jest po prostu... Czy z bitrate'em? W sensie z netem, to wtedy bitrate nie wyrabia tak jakby. A utracono połączenie z serwerami EA. Połącz. Nie da się teraz. A nie, dobra, jest łączenie. Siema, Seba. Nie wiem, ile jest osób teraz w sumie, bo mi się chyba liczniki zacięły. Widzę, że nawet 100 łapek nie ma. Działa. Dobra, to zaproszę was jeszcze raz. Może tu i jeszcze jakby był Seba, to spoko. To byśmy mieli już full skład, być może. Ale nie, no jak może być kwadracik pomarańczowy, jak kilobitów na sekundę idzie 7000, nie? To jest dużo. Znaczy dużo, no tyle ile mogę wysyłać. No jest ciekawe. 666 wyświetleń. Maniek dołączył. Cześć Grzyps. Rarek też dołączył. Czekać na ciebie, Seba, dołączysz? Czy zaczynać? Zachciało się bomby cheatować, Tomasz. Ale nie rozumiem tego neta w ogóle, o co mu chodzi. Nie, jak ja przez 20 lat nie miałem problemów z internetem, nagle teraz mnie tak dojeżdża mocno, że masakra, nie? Co chwilę coś się dzieje. Już któryś raz na streamie coś tam wywala, rozłącza. I teraz też, no niby jest już stabilnie, spoko, a kwadracik czerwony i zgubione klatki. Co to ma być w ogóle? Na mnie nie czekaj, no dobra. To nie wiem... Dobra, na razie się uspokoiło, niby jest na zielono. No spróbujemy, ale szkoda, że tamtą grę wydupiło, bo kurczę dobrze nam szło. Dało się to wygrać i w ogóle... A, stop, czekajcie. Chwilę, niech nie wyszukuje. Wejdę sobie na sekundkę do... Tutaj nic nie dostałem? Okej. Okay. Ale tu coś dostałem. Do karabinku. Kolejna broń. Jakiś tam shotgun. Nie, zaraz, mam 10 poziom, halo. Zerowy wszędzie. Co? Wait, what? Następna ranga za 1000. Mam zerowy level nagle. Ej, no zresetowali mi level, co to za cheaty?
Brońki mam, to co miałem. Nie, dobra, wyjdę z gry i wejdę jeszcze raz, bo odblokowało mi broń, a jest zablokowana, tak jakby progresu nie zapisało, nie wiem. No i tam Feniks, to nie jest prawda, bo mi na przykład wczoraj w nocy też wywaliło internet na jakiś tam czas, a nic nie grałem nawet. No teraz przez chwilę znowu bitrate 30, świetnie. No, czyli to ty, Frank, mi tak zrobiłeś. Dobra, włączam jeszcze raz. Już zero, świetnie, super bitrate. To za bombę, no ale też zauważcie, że nawet jakbym z tą bombą miał scheatować, to ja i tak podbiegłem w miejsce, w którym ona się respi, żeby w ogóle móc detonować. Wczoraj też tak miałeś? Tak, ale nie na Battlefieldzie, nie jak graliśmy, tylko potem jak siedziałem sobie na RuneScape'ie chyba i tam Discord był włączony i też mi wywaliło potem YouTube'a, znaczy internet. Nie może się ustabilizować, jest... Zgubione klatki od czasu do czasu się pojawiają. Także masakra, ale dobra, widzę, że się to tu pojawiło chyba wszystko. To jeszcze raz zaproszenia. Uzbrojenie sobie zobaczmy. No właśnie, dostałem fabrycznie nową nakładkę lufy. Nie wiem, to jest to? Nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy tutaj. No i jest 10. W tej randze i... Przyznawane przy szturmowej z ranga 10. Widzicie, że jest kłódka, ale... Co się stało? Co to ma być? No błagam. Nie róbcie mi tego. Tu też coś dostałem. Nakładka lufy chyba. Fabrycznie nowa. A, to. Nie wygląda na fabrycznie nowa. Raczej zrąbana bym powiedział. 6000 zgubionych klatek. Nie wiem, tak się nie będzie dało grać. Znaczy ja lagów tutaj nie miałem za bardzo, nie? W grze. Ping chyba był 70, coś takiego. Mam 21 level, prawie 22. Jest 10. Jest 7, 8, 9, wszystko się zgadza. Nagle chcę sobie zmienić brońkę. I nie ma tego. To jest karabin samopowtarzalny. Tak, to mogłoby być dobre, bo to ma lepsze obrażenia od tego. Tylko ma na razie 10 naboi. Ale to będzie można pewnie ulepszyć, jak tylko tym wyle... To by było dobra broń, nie mogę tego odblokować. Ruchom od nowa gry. No właśnie tak zrobiłem. A mogę to zrobić jeszcze raz. Albo po prostu grać na razie na tym, co jest. Tylko, że martwi mnie bitrate. Martwi mnie internet mój, który cały czas pokazuje czerwony kwadracik, jak debil. Zamiast normalnie jak człowiek się ogarnąć. Znaczy jak internet. Czemu tutaj się zadania świecą? Mam wszystkie już zaznaczone. Nie wiem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ale to jest masakra, co się teraz... Jak nigdy nie narzekałem, to na internet, to teraz to po prostu jest jakiś żal. No, znajduję grę, normalnie wszystko jest. Ech. Nie wiem, co to za mapka jeszcze. Może reset gry, ale przed chwilą tak zrobiłem. To tyle, że level mam z powrotem, ale nie odblokowanych rzeczy. No bo na końcu rundy jest, że się odblokowało, a ja rundy jakby nie dokończyłem, no bo wywaliło mi całkowicie Battlefielda też. A, Rotterdam. Polacy wyskują przeciwko nam, nie mamy więc wyboru. Musimy najechać ich kraj. Trzeba bronić Niemiec. Zadaniem spadochroniarzy jest wysadzenie obronnych baterii artyleryjskich pod Rotterdamem. Potem... Spoko. Też będziemy chyba z desantu lecieć. Tylko z prawej strony, jakoś tak. No. Może tu się da teraz zmienić. O, jest! Dobra, działa, ale nie chcę nowej brońki na razie używać. Z tego mi się dobrze strzela. Niech tak zostanie. Dobra. Ned od Kiszaka zacząłeś brać, że ci się... Tak.
Też tam miał problemy w sumie faktycznie. Jak się chowa czat? Aha, pokaż, kiedy aktywne, ukryj i dalej jest widoczny. Świetnie. A Kinga podgryza kable w piwnicy, okej. 63 widzów, to było ponad 80. Nawet mi się licznik zaciął na 83 i lajki na 81. Ale niestety nie wiem, ile teraz jest w sumie lajków i tego wszystkiego, bo jest zacięte. Jeden z naszych przejął ładunki. Trochę mgła, niestety. No, ale to snajperzy nas przynajmniej nie ściągną, to może nawet dobrze dla nas. Odebraliśmy ładunki. No i co? Do dupy jest? Nie coś? Bo PF mi bardzo dobrze chodzi teraz, tylko nie wiem jak stream. Głupie jakby były lagi. Jezu, jak od flanki uderzyłem w ogóle? Masakra, jaką mam pozycję nagle z dupy. Uważajcie, cel Delta został uzbrojony. Trochę się tu cykam, ale... No, błagam, zabij go. Ja pierdzielę. Order Mariusza. Co? Co to jest order Mariusza? Ej, nie słyszałem o tym. Kurde, ja odszedł. Dobra pozycja, ale nie mam już amunicji. Czemu ten czat jest cały czas... Kurde, nie ten przycisk. Nie mogę ukryć czatu, jest cały czas czat aktywny, mimo że nawet klikam, żeby ukryć. Rozwal to! Jaki żal. Halo. Masakra, no nie mam amunicji po prostu. Amunicjon! Co ja mam zrobić? Gdzie jest najbliższe stanowisko z amunicją? Tu gdzieś. Dobra, nic, jedziemy na Rambo. Jeden z naszych żołnierzy właśnie zabrał ładunki wybuchowe. Podczołgam się im trochę pod most. Ktoś tu minę zastawił chyba. Tak, to są miny czołgowe. Nie da się ich rozwalić. Myk do wody. Czuję się, jakbym dywersję jakąś przeprowadzał znowu. Dobra, możesz tam patrzeć. Okej, o kurde. Zawóz? Dajcie mi amunicję. Muszę sobie amunicję zebrać z tego. Z trupów jakiś. Których tu kompletnie nie ma. A! Nie, kurde, i przypierdzieli mi z jakiegoś gratnika przeciwpancernego. Nie no, bitrate 1000, serio, 3000. Halo, zadzwonię zaraz do tych kurde pieprzonych operatorów, tak nie może być. Lekko laguje. No dzięki, tylko dalej nie będę miał amunicji, ale przynajmniej nie straciliśmy ticketa. Może zawsze dobrze jest wskrzeszać swoich. Dobra, dajcie mi amunicję. Tu są szkopy, patrzcie na to. Patrzcie na tę akcję w ogóle, co się dzieje. O, jest amunicja. Dobra, przeładuj. I tu wejdę zaraz tak szybko. Dobra, dwóch zabitych. Myk, chyba nie. Ała. Kurde. A! A!
Ała! O nie, słuchawki mi się odłączyły. Oj, dobra akcja, takie rzeczy lubię, nie? Maniek się tu gdzieś na mnie zdążył zrespić. Teraz jak 5 sekund, Maniek, wytrzymasz jeszcze? To ja się na tobie też zrespię i lecimy dalej z koksem. Ci się wydaje, że tu coś jest? Teraz zarąbiście. Są na dole, kurde. Cwaniaki. Nice. Cel bezniszczony. Ale żeśmy to kurde wpadli tutaj, że normalnie masakra. Jeszcze C. Ostatni cel musi zostać zniszczony. Kurde, robię jak chcę. No, masakra, jakie to jest dobre. Maniuś wytrzymał, bardzo dobrze. Dzięki temu patrzcie, co teraz się dzieje dalej. Banie lecą, po prostu tylko amunicję mi jeszcze dajcie, to będę miał z czego strzelać. Ej, z tego im pociągnę, czekajcie. Tu powinni być snajperzy. Nie ma nikogo. Tu normalnie, w tamtych oknach mogą być snajperzy. Mogę być też trochę ślepy, ale ogólnie spoko. A, już pistolecik. Maniek, lecę ci pomóc. Albo nie. Może wytrzymaj. Może dam radę. O, zarąbaliśmy wszystko. Elegancko. Patrzcie na te statsy w ogóle. 14 do 1. Trzecie miejsce. Nareszcie, nareszcie widzicie jakiego mam skilla. Że odpowiednio przygotowany atak to nie tylko opłacalna, ale i najlepsza strategia. Rotterdam upadnie. Dobra, druga runda to będzie chyba jakiś taki podbój zwykły, przejmowanie rzeczy. No trzymaj się Krzyśku, bigosu dajcie. No ale panie Franku, to jakby normalnie nie było tak w BF-ie wcześniej. Miałem lagi od kompa czy coś takiego, ale nie, z bitrate'em się nic nie... No już zero. Po prostu internet szaleje w tym momencie. Jak debil. Czerwony kwadrat oznacza, że jest przerąbane. Zmieniliśmy zasady sztuki wojennej. Dziś zrobimy to znowu. Nasze oddziały zaatakują centrum miasta... Ping 80, no rozumiem, bo streamuję, to jest wiadome. Holendrzy zapłacą za swą dwulicowość. W BF5 nie ma takiego normalnego oznaczania przeciwników, a na pewno nie ma oznaczania 3D. Chyba, że jesteś snajperem. To masz taką specjalną lunetkę, można oznaczyć i tak patrząc tak tutaj, widzisz. Ale na mapie się zaznaczają wrogowie, więc warto patrzeć na mapkę, na radar po prostu od czasu do czasu. Wraca troszeczkę do korzeni. W dawnych Battlefieldach też nie było oznaczania 3D. No i 1000 bitrate'u, 6000. Ogarnij neta. Szybszego nie mogę mieć niż mam. 80 megabitów do 8 uploadu. Co oni robią? Nie można usiedzieć normalnie na miejscu, poczekać? Kommt in die Gänge, Soldaten! Soldaten. Ludzie twierdzą, że jesteś offline. No właśnie. Bo przez chwilę byłem, nie? To stwierdzili, że to już... Że to już koniec. Aaaa! Kurde, jak kokaczek! Ja pierdzielę! Ale ich tam biega! Bo ten pierwszy atak taki jest. Po prostu jedni są z jednej strony, drudzy z drugiej i się napierdzielają. Dziwna mapa na start. I musimy to A przejąć po prostu. Aj, medyk. Jaki pierdzielił. W sumie ja też mogę. Trochę chyba za wysoko. A teraz za nisko. Czy to jest snajper? Nie, tutaj. O, jak dostał. Ja pierdzielę. Cześć Mateusz, cześć Fioks.
chmury. Ała! O Jezu. Ale przerąbane. Pomyślcie sobie, że to jest prawdziwa wojna i teraz tak siedzicie 5 HP. No i nie wiem, wychylę łeb i po mnie. Dobra, trzeba wbiec na molo. Za skrzynię. I się położyć. No, połóż się. Medyk. Amunicja. Pomocy. No nie, dobra, sam se pójdę. Pałujcie się. Czasem trzeba po prostu się wrócić, no i tyle. I przejęliśmy A. Elegancko. W stawieniach dodaję sobie minimapę trochę, żeby było widać większy obszar. Można, ale to pod N-ką się chyba robiło, czekaj. Tak, też można tak zrobić. A przejęte, spoko. Czyścimy tych, co są zaznaczeni na mapie. Jak się przejmie i się wyczyszcza sektor z wrogów, to faktycznie są tak pokazani. Oni mogą teraz zrobić odwrót za 100 punktów, bo inaczej ich widzimy po prostu. Mają troszeczkę po prostu przerąbane. Tu jest jakiś koleś i go nikt nie chce ściągnąć. O shit! O nie! O Boże! O Jezu! Tu mam taką fajną taktykę, patrzcie. Patrzcie na to. Patrzcie, co się dzieje. Tu do wychyłu jestem przygotowany i tylko tak. Dobra, nie zginął. Dobra, jeden jest. Oni mnie nie widzą, nie? Ja tylko się wychylam. Można troszeczkę dalej, żeby sobie... Za dużo dymu teraz jest, za duże dymy. Kolejny. I tak będę ich siekał. I tyle, tylko bitrate przerąbany. Trzeba poczekać, aż dym zniknie. I szukać buff. I tyle. O, bo u góry jeszcze są. Kurde, nice. Fuh. Jest gościu, ale... Albo to trup, dobra, może to trup. Dobra, możemy wyjść troszeczkę dalej. No, jak się w banie trafi dobrze, to tak hełm odlatuje. To jest już od Battlefielda 1 tak właśnie jest zrobione jakoś specjalnie. Oho, trzy bani. Bani. Po nogach. Dobra, zdech. A! O Jezu, dobra, ktoś tam wyszedł. Dobre staty, 19-1, polecam się. Może Manik mnie jeszcze uratuje. Może się uda. Dobrze. To chwilę trwa, bo nie jest medykiem. Dzięki. O ile mnie słyszysz. O shit. Amunicji. A! A, że kurde, jak to wchodzi. A, wpierdziele. Ale testosteron mnie rozpiera. Dobra, tu możemy się teraz bunkrować w sumie. Jak mamy B i przejęte, to czemu by nie zastosować jakiegoś bunkrowania lekkiego albo cięższego? Kurde. Przygwożdżenie. Idę do góry. Spróbuję ratować Mańka. Powinno się udać. Może mnie teraz coś nie wyszedł z pociągu. Fortnite. O Jezu. Uważaj, Manie. No shit. Dobra, zaraz cię podniosę. A! No nie strzeliło. Wychyliłem się, kliknąłem myszką, nie strzeliła rakieta. Ach. Medyk 12 metrów, zdech. Dobra, prawy przycisk trzymamy i lecimy. Chirurg polowy. To bunkrowanie wbrew pozorom nie jest złe. Ono nie jest jakieś super realistyczne, nie? Że nagle masz skądś worki z piachem i tam sobie je zasadzasz, ale...
Ale dają dodatkowy, to jest dodatkowy taki element taktyczny, który nie przeszkadza? Sam byłem tego ciekaw i w ogóle tak sobie myślałem, że kurde, to będzie do dupy. Jakieś budowanie, jakieś Fortnite, nie? Bez sensu. Ach, kurde, w nogi dostałem. Ale jednak to nie jest jakieś inwazyjne. Możesz budować, nie musisz, nie jest tak źle. Macy jak zbierasz? Nie zbierasz. A jeszcze jak jesteś żołnierzem wsparcia? Halo? To wtedy możesz budować inne rzeczy dodatkowo. To są ciekawie zrobione mapy, bo ta mapa musi być zbalansowana, jeżeli jest w pełni sił. Czyli taka, jaka jest, z jaką startujemy. Musi być zbalansowana, jak jest rozwalona i musi być zbalansowana, jak jest ufortyfikowana, nie? Także musieli nad tym designem mapy dość mocno pomyśleć. Ach! Już, Maniuś, pomagam, spokojnie. Nie przejmuj się niczym. Tutaj plasterek założymy i wstawaj. Ha! Zaczął go leczyć teraz. Kurde. Jestem niepowstrzymany w ogóle, nie? Dobra, jestem powstrzymany, mam 1 HP. To było wiadome. Maniek opuszcza twoją drużynę. O nie, co się stało? Panie Maniek. To mnie teraz będzie... Nikt mnie nie podniesie, nie mamy nikogo w pobliżu. Zdech. B przejęte? A, nie mamy. Dobra, to lecimy stąd na A. Nie wiem, coś Mańka chyba neta mu wywaliło, tak jak mi wcześniej, czy coś, tyle. Czołg. Bania. Teraz, żeby go tam śmignąć. A, bania. No błagam, gościu, zdychaj. C, wreszcie. Jest. Świetna broń, naprawdę. Tak mocno polecam, taki build, że tak powiem, postaci. Chyba nie doleci. Że masakra. Dawniej się robiło takie w Battlefieldach starszych, na przykład. W Battlefieldzie 4 się robiło takie i w trójce para snajperki właśnie. Na podobnej zasadzie. Celownik razy 4. Maksymalnie, tu jest akurat razy 3. Ej, goście w ogóle mają w dupie totalnie fakt, że mają, że jakby jesteśmy od flanki tak troszeczkę. Kurde, nie mam amunicji. Dobra, trzeba będzie sobie radzić pistolcem. Ała. Albo ten zginie, to sobie po nim wezmę sprzęt. O kurde. O kurde. Nie, tam jest snajper, ała. Zdychaj. Ale im teraz wywalę gonga. Myk! Nikt nie dostał. Jeszcze jedna. Szajse. Myk! Zdech. Dobra, fajnie by było mieć amunicji więcej. Bring mi amunicjon. O Boże, dobra, to był snajper. To nie był dobry pomysł. Odśwież ludzcy, bo ci przypada jakieś... No dobra, już trudno. Już nie będę się tym przejmował. I tak chyba to nic nie da, nie chcę już alt tabować. Pokażę wam spoko gierkę, 31-5. Niech i tak będzie, straciliśmy brawo. Straszna lipa. Bania. Dobra, leczonko. Wbijam do góry, to jest fajnie. Czy on żyje? Chyba nie. Dobra, teraz się będziemy tak wychylać. Czołg. Panca. O kurde. Jak ten strzał leci. Dobra, nic. Będziemy próbować tędy. Dobra, A jest nasze. No to jeszcze B i git. Zdech, jest asysta. Szturmowiec M16. Tak, ale można było właśnie robić takiego szturmowca, gdzie to M16 po prostu strzelasz w trybie pojedynczym i masz właśnie przybliżenie jakieś takie razy 4.
I sobie możesz właśnie tak podobnie klikać jak tutaj. Ostrzegawcza bazuka. A nie, jest bazuka w sumie. Dobra, czy jak ja tu spadnę, to się zabiję? Może nie. O kurde. O, widzę go. O Jezu. Nic, idziemy. Przewrót. A, jest tam gość. Nie, za mną też jest. A Boże, dobra, to nie było dobre. To było bez sensu. Kinga nie mam, ale chyba nie Darksiders. Na konsoli czy na PC-cie. Nie ma szans na konsoli takich rzeczy robić, jak ja tu robię. Znaczy może są, ale to z jakimś auto-aimem. Jak wyszedł i się położył. Pięknie. Dobra, do wody. O Jezu, i Alfa akurat teraz tracimy, jak już wszyscy poszli na B, no żal. Dobra, to może przejmiemy B i z B zaatakujemy A, może to będzie lepszy pomysł. Czy tylko tobie dropi stream? Nie, niestety właśnie są dropy. Smutne, ale prawdziwe. Dobra, przejmujemy ogólnie, spoko. Dostał. Się boję trochę z tej strony. Mogą być nie nasi, jest amunicja. O, oh, shit. Zrykoszetowało, słyszeliście to? Fajny, fajny dźwięk. Dobra, mamy więcej. Wywalaj to. Tego się czołgu się trzeba po prostu pozbyć. Hej! To jest piękne, naprawdę. Tak mi się to podoba. Jak szybko jesteś w stanie klikać, tak szybko to mniej więcej strzela. No kurde, czołg! Gdzie teraz on jest? Zdech. Przeładuj sobie. Tomb Raidera, Goff jest długi. Nie, nie myślę o tym. Po pierwsze, nawet nie o tym nie pomyślałam. Po drugie, tylko z ciekawości, bo tam w ogóle czuję się przypisana do jednej gierki. A widzisz, jak to jest? Pozdro Gothic. Czołg. Dobra, idziemy. Z Bena A, jest. O kurde! Ja pierdzielę. Mnie skosił ty. Pozdro. Pierdzielać z tym! Jakieś bazuki mi tu będą. Tutaj jest frajer. Więcej ich tam jest niestety. Przeładuj sobie to. Coś czuję, że to A. Może być ciężkie. Ale dobra, spoko. Alejka przejęta. Frajerze. Tam jest gościu dalej. No! Wystrzał! Kurde. O, ale mnie zrobił. Jak latał z lewej, z prawej. Nie było szans. Czy w GOWA bym pograł, albo w ogóle coś konsolowego chyba dawno nie było. No dawno nie było tam za bardzo nic na konsoli, ale... Nie wiem, na razie jakoś nie chcę. Mamy Returninga, mamy Minecrafta, jak coś. Można przeplatać. Nie będzie git. Dobra, ogień. Zadymili to A pięknie. Próbujmy to pod osłoną dymu po prostu wejść faktycznie. O ty! Kurde! Go spałowałem. A! Bania. Próbuję maniek pomóc, ale... Coś czuję, że będzie trudno. Coś czuję, że to się nawet nie uda. Chociaż... Dobra, pomagam. Tu wystaje teraz, mogą mnie ściągnąć łatwo.
Ała, no czemu od tyłu? Ała, o Jezu. Dobra, Manik zdech. Całkiem teraz. Ale akcja. A, dobra. 4-4, 2 punkta. Czyli ogólnie mamy łe i mamy większe łe, chyba że zacznę się uczyć do studiów na twoich live'ach, w ogóle cię uczyć na 4 godziny. No tak, to jest najlepsze właśnie, po prostu se słuchasz co ja gadam, coś mogę z tobą pogadać, a ty się uczysz i tyle. Gitara. Bo w momencie kiedy gra będzie cię interesować, to będziesz... Chamie. To będziesz na nią bardziej zwracać uwagę niż na naukę, nie? To tak jest trochę plus, że czasem niektórych gry nie interesują. O nie! O nie! O nie! O nie! Kurde. Nie jesteśmy w stanie mieć w ogóle V1 w naszej małej drużynie dwuosobowej. Za mało punktów. Jakbyśmy mieli 4 osoby i każdy by miał tyle punktów co ja, to byśmy mieli zrzut. A tak to mam co do wyboru? Zrzut. Dupa. 30 osób. Nie damy rady chyba tego. Ale będziemy próbować. Budynek trzeszczy? Nie, to było V1. To ma taki specyficzny silnik, który... Nie wiem jak on się nazywa, jakiś taki impulsowy czy coś takiego. O! Kolejna. Tak, to było V1. Znaczy to był chyba JB2 czy jakoś tak, bo to od strony brytyjskiej jest puszczane. To oni nie mają V1, bo V1 jest niemieckie. O kurde! Nie, świetny granat. Jak to długo wybucha w ogóle, wow. Manie, chciałbym ci pomóc, ale jest trochę przerąbane. Trochę bardzo. Dobra, medyk mu pomógł, spoko. Ja pierdzielę, jaka tu jest w ogóle sieka. Ach, zabiłem go, ale... Zabiliśmy się nawzajem. No, z prawej góry widać. Silnik pulsacyjny, coś takiego, nie? To tak... Tak nawala, a potem się wyłącza i jest takie... I koniec. I dziura. Dziura w świecie. O, przebijemy to, dobrze. Polecimy dalej z tematem. Granat roku, nie? Jak się odbił. Chamsko. Udało się przejąć 2 cele, super. I to tyle, nice. Jeszcze dzień trzeci, teraz będzie w zniszczonym Rotterdamie i wygrywamy wszystko. Wciąż nie godzą się z porażką. Zażądaliśmy ich bezwarunkowej kapitulacji. Który to akt? Mówią, że Luftwaffe powinno rozprawić się z upartymi aliantami dla przykładu. Niezależnie od tego, co nastąpi, ta operacja wkrótce się zakończy. A dobrze mi poszło, jesteście dumni? Że nawet na streamie mi teraz dobrze idzie? Bo wreszcie dobrze to chodzi, nie? Może dlatego. A nie mam 40 klatek albo... Nie, w sumie nawet by było może okej, jakby było mniej klatek, ale żeby nie było to spowolnione tempo wtedy, co miałem. Że ja klikam myszką, znaczy ja ruszam myszką w prawo, a to jest taka zmuła w prawo, nie? Ledwo co. A łeb dalej boli. 10% baterii w telefonie. Nie do końca jest jasne, dlaczego Luftwaffe postanowiło zbombardować Rotterdam. W końcu mieliśmy miasto pod kontrolą. To nieprzemyślane działanie zniweczyło nasz trud. Wróg był bliski przełamania. A teraz to jest dziwny tryb teraz. Woli walki. To jest dziwne, bo tu dwie strony mogą... Znaczy, dwie strony robią jakby podobną rzecz. Jedni zaczynają tam, drudzy tam i wszyscy biegną do katedry. Katedra się bardzo długo przejmuje, ale jeżeli ją przejmiemy, na przykład my, to dostajemy do dyspozycji ładunki i mamy zniszczyć 2 albo 3 cele. Jeżeli się nie uda w określonym czasie, to jest cofka, znowu walka o katedrę i teraz jak wygra wróg, to on ma 2 ładunki i niszczy naszą bazę. I dopóki ktoś się tak nie zniszczy w końcu, to do tego momentu będzie trwać gra chyba. Chociaż nie wiem, może jest jakieś czasowe jeszcze ograniczenie. Czyli na przykład jest 3 ładunki, możemy podczas jednej fali zniszczyć jeden tylko, to nam potem zostanie oczywiście 2 tylko do zniszczenia, jak następnym razem znowu przejmiemy katedrę. Takiego trybu nie było chyba wcześniej w Battlefieldzie, to jest jakaś taka trochę nowość. Dobrze poszło jak na cheatera, z bombą, nie? Teraz nawet już nie ma trybu z bombą, znaczy przynajmniej te poprzednie. Albo w ogóle ich nie używałem, ale dobra, dalej cheaty się liczą. Czyli to może trwać nieskończoność? Właśnie nie wiem, nie, 20 minut jest w ogóle czas.
po prostu remis może być. Może czwarty dzień wtedy jest. Czwartego dnia jeszcze nie miałem. Gdzie jest tylko punkt A? Oni już przejmują, ale bardzo, bardzo wolno. I my teraz też tu dochodzimy i się musimy powystrzeliwać. Gówno widać, zadymili mnie. Wrogów jest więcej. Przejmują mimo wszystko oni. Ale mnie załatwił, kurde. Sturmgewehr 1.5. W BF1 to było? Linia frontu się nazywa. A może, tylko że ja wiesz, ja do BFA1 dość późno dołączyłem. Niestety i... Okej, ktoś zdążył. I jakby, ja grałem tylko na operacjach praktycznie, bo tam tylko ludzie byli. Tak jakoś wyszło. Po prostu. Kurde. To nasz. Trochę się cykam, żeby tu bardzo się wychylać. A jest, dobra. Nie zasysta. Too slow. Miał lepszą broń. Moja broń rzeczywiście, na bliski dystans nie jest jakaś super OP, nie? Bo raz, że tak strzela niecelnie, a tak za blisko przybliża i ciężko gościa trafić, ale no okej. Mimo wszystko ją bardzo lubię. Jestem dumny z tego buildu. A, macie tam. Ja teraz mam strasznie ograniczoną widoczność, a wrogowie wszędzie latają. Dobra, chyba to przejmiemy. Będziemy mieli szansę z ładunkami, żeby zniszczyć cele. Maniek tam leży niestety. Nie dam rady go chyba. A może? Dobra, ktoś go podniósł. Spoko. I widzicie, teraz na mapce jest ABC. I teraz gdzieś tam się pojawią ładunki i będziemy tam zapierniczać. Jakiś typ tu leży, halo. Weźcie to zabijcie. Serio. O kurde. Przepraszam. Ja pierdzielę. Jaki w ogóle walka? The fuck. Mamy bombę, lecimy na A. Ty franco. Nie no, super mi się gra, nie? Przynajmniej teraz naprawdę mam fajne, stałe, mniej więcej 60 klatek bez opóźnień. No nareszcie, kurde, można pograć coś w tego BF-a na streamie. Szkoda, że nas więcej nie ma na serwie, nie? Czy coś, ale tak to spoko. No i szkoda, że mam teraz problem z internetem lekki. No what? Plantujcie to, a, halo. Na co oni czekają? Ja tu zabijam jak debil, a... 46 do 9. A nie uzbrojone dalej. Siema, siema, kto tam nowy przyszedł? Chyba mi nie pomogą. Dobra, zdycham. Czyli mówisz, że to jest linia frontu tryb. No dobra. Dla mnie może być. W jedynce w niego nie grałem, to dla mnie to jest nowość po prostu. Dostał. Dobra. Nie no, jest uzbrojony. A, dobra, teraz to tylko wybombić. Obronić, ale chyba to spokojnie wybuchnie już. Kurde! Spoko, żyje. Przewróciłem się tylko. Tak czułem, że się tak stanie, ale chciałem mimo wszystko szybko tam przebiec. Dobra, mamy kolejne ładunki. Dawać B albo C. Nie wiem, skąd mogą mnie w ogóle zaatakować. Tam chyba nie. Ty tu patrzysz? Nie będę się zasłaniał, kolego.
Nie, budynki leżą, znaczy ładunki leżą. Niestety, leżą w sensie one zaraz znikną i się pojawią w jakimś tam normalnym miejscu. Zdech. Może zaprosić po tej rundzie. Spoko, tylko ja nie wiem czy będę grał, bo raz, że ten internet, dwa, że mnie ten łeb zaczął coraz bardziej boleć. Nie wiem, czy po prostu po tej operacji zwyczajnie jak człowiek nie skończę. Dobra, jesteśmy tu, ale nie mamy bomb. Halo. Tam są ładunki, weź się te ładunki z tej katedry najpierw. To jest podobna rzecz jak na... Oła. Jak na... Na tym Narvik, nie? Dobra, odebrali, spoko. Co za typ? Nie. Niżej chyba. Coś było. Tu jest co najmniej dwóch w tym budynku. Jeden tylko, ale okej. Okay. Próbował podnieść drugiego. O ty chamie. Nie podchodź tu. Z rakietnicy przypierniczył. Nie. Przez chwilę myślałem, że ten gość nie żyje, a on leżał na plecach. I to jest taki efekt jakby, kurde, zdech. Cześć, Xperius. Tak, jeszcze żyje. Chyba, że jakie mam staty, gościu, 49 do 10. W punkcie B jest... Dzień dobry, w punkcie B jest bomba. Dobra, zdechli wszyscy w koło. 45 tysięcy zgubionych... 46 tysięcy zgubionych klatek. Nie wierzę po prostu w tego neta teraz. Boję się, że YouTube będzie gdzieś tam coś... Jak Nargi się kiedyś dostało, nie? Znaczy to ostatnio ta głośna akcja, powiedzmy. Oho, mamy zero atakujących, czyli będzie cofka do katedry. Nargi to miała, że tam był stream z Red Dead Redemption, 4 minuty, ale coś tam dzięki nie było, coś tam i była dupa, nie? I teraz u mnie też ta jakość jakby nie jest... Chociaż nie wiem, niby nie narzekacie jakoś bardzo, troszkę są lagi, nie? Troszeczkę, ale... Nie jest jakoś najgorzej. Kurde, dalej mamy ładunki, dalej możemy to co atakować, mimo że mamy zero atakujących. Jakieś cheaty znowu. O! Skubaniec. Bania, asysta. Nie! Mamy ładunki, ale ten gość tutaj woli nawalać jak na razie. Kurde, co się dzieje? Kurde. Ale te kurde główki tak tylko wystają, to jest piękne. Jest ta broń w połączeniu z niezacinającą grą. Zdech. Tam się czołgają do góry, czy mi się wydaje? Nie, zdechli. O, patrzcie go. Dobra, ktoś go zabił. No, zakładaj to C, zakładaj. Wsparcie. Dobra, nie jest źle. Tak, specjalnie aimbota, żeby... Właśnie, jak na żywo cheatować? No trzeba sobie jakoś radzić, nie? Trzeba po prostu udawać, że jest słaby net i w tym momencie mi aimbot wchodzi. Pierdziele, dwa levele już wybiłem. Piękna miejscuwa. Tylko, że coś nie możemy podłożyć na tym C. A! Wreszcie mnie dorwał ktoś. 57-11, ale już mnie podnosi. Kto to jest? Maniek? Chyba nie. Nie, no Maniek, to musiał być Maniek, skoro mnie podniósł w ten sposób. Jakby to był medyk, to... Co innego. Dobra, powoli się wychylam. Była główka.
O kurde, z tyłu. Ktoś cię skapnął, żeby zajść od tyłu. Nie jest dobrze, co prawda nie jest też źle. Można powiedzieć, że jest średnio. To chyba super, nie? Pytasz Sergio, czy jest super. No pewnie, że super. Spoko, ostatnio też miałem takie małe maratony Kapitana Bomby. Czy małe maratony w sumie. Po prostu parę odcinków, jakichś śmiesznych scenek sobie pooglądałem, Expanse w RuneScape'ie. No i zdechli. Chyba wybuchł ten cel C w końcu, tak. 3 dni, 3-0. Nareszcie. Pokaz, nareszcie pokaz skina na żywo, no. Ile na to czekałem, ile na to trzeba było czekać. I teraz jest dziwne, bo punktów mam bardzo dużo ogólnie. Z, nie wiem, z 15 tysięcy? I patrzcie, ile teraz expa dostanę. O, Kiszak napisał witam. Na tym, na Discordzie w ogóle. I teraz uwaga. Dostałem moździerz. Dostałem kasę. Zrobiłem zadanie. Prawie. No nie, i 21 tysięcy dostałem teraz nagle. Ciekawe cholera. Jak miałem wynik z 20 tysięcy, dostałem 4 tysiące. PD było 4 tysiące, chyba że to może jak się przegrywa, to się tyle nie dostaje. Jaki level atak Strange i w RuneScape'ie? 50, 50, 50 mam. I 50 życia. 50 ataku, 50 siły, 50 obrony i 50 życia. Kasę zbieram w sumie, mam chyba już 80 tysięcy teraz. Praktycznie runiczny set, tylko że nie plate body, tylko chainmail. Bo na razie nie można. No i zabieramy się za Dragon Questa, Dragon Slayer Questa. Za jakiś czas. Dziewczyna mi wysłała, to sobie zrobiła paznokcie typu ciepła woda, zimna woda. Spoko. A potem domalowała resztę na niebiesko. Spoko. Możecie powiedzieć, że ładne. To się jej zrobi miło. Dobra, co tu odblokowałem? Jeszcze sprawdźmy. Niebiesko na czacie. No, moderatorzy zaczęli pisać o jakichś Darksidersach. Czy coś? Albo nie. A nie, chyba jednak tak. Zadania. Tu nic. Uzbrojenie, tutaj dostałem parę rzeczy. Niebieski błękit, coś na lufie. Można sobie zrobić... Tak, mam już chyba całego seta niebieskiego błękitu. Uwaga. No może nie całego, ale spróbujmy sobie to. No, nawet dobrze. I to też mam niebieski błękit, znaczy miejski błękit, przepraszam. Bliźnie nowe jest strasznie dziwne. Dobra, niech będzie to. No i o Jezu, kolorowe skiny. To jest czarna broń posmarowana paskami na niebiesko. I to jest kamuflaż miejski po prostu. Dokładnie tak. Tu jeszcze mamy miejski błękit, ale to jest szczerbinka, mi zależy na tym zoomie razy 3. To zostawiamy czarne. Skończyłem domek, pięknie. Życie i mana. 2 na 10. No i jeszcze tą brońką będzie trzeba sobie w przyszłości pograć, ale to na razie nie. Co jeszcze? Dostałem pistolet. Repetipirepistole. To jest taka M1911, tylko że 12 i tylko że to jest jakiś taki bardziej automatyczny, chyba szybciej strzela. Ale obrażenia gorsze, nie chcę. I tu dostałem piata. To jest coś takiego jak Panzerfaust. Tyle że, jak sobie... To widziałem o tym filmik taki, jak to działa. Normalnie jak rakieta, nie? Strzelacie sobie, tak jak z bazuki, tak jak z Panzerfausta normalnie. I teraz, ale jeżeli wycelujecie w górę i włączycie mapkę, to się pojawia punkcik, gdzie to mniej więcej zostanie ten pocisk spuszczony. Czyli działa to jak moździerz. I teraz w połączeniu z oznaczaniem celów poprzez Q w sposób taki, że to jest obszar, w którym się... którym jakby jest zagrożenie, nie? Bo da się zaznaczyć cel. To potem na mapie widzimy, gdzie zaznaczyliśmy. I wystarczy, że wycelujemy tym celowniczkiem na mapie w to miejsce. I trafiasz we wroga, nie? Taka po prostu moździerz połączona z Panzerfaustem. Także całkiem spoko, tylko to sobie też tutaj trzeba ustawić.
Trzeba mieć po obu stronach. I co? I bardzo ładnie, kurde. 23 poziom. Zobaczmy zadanie, ten. Punkty na minutę, to jest zawsze ważne. Wynik na minutę 356. Zabici na minutę 0,8. Okej, okay. Czyli jak pół godziny trwa mecz, to 20 tam paru zabijam, teoretycznie. Całkiem nieźle. Za dużo informacji, pogubiłem się. No nie wiem, po prostu celujesz bazuką przed siebie, a na mapie widzisz, gdzie pocisk spadnie. I to jest ukryta funkcja, nikt o tym nie wiedział wcześniej. Strzelali z tego jak z Panzerfausta, a można to wykorzystać też jako moździerz, no i tyle. Narysuj w pamięci, dobrze. A żebyś wiedział, a tak zrobię nawet. A czekajcie, wyłączę BF-a, zobaczymy co z bitrate'em. Przecież kurde, jak jest w ogóle... BF w menu to już nie używa internetu, nie? Ale... Paint. I myk. Patrzcie. Jest normalnie tak. Jesteś sobie... Tu w 3D narysuję tę bazukę. Tu jest rakieta. Jest rakieta. Nie. Dobra, moment. Przepraszam. Bitrate jest zrąbany znowu. Nie patrzcie na to. Tu macie minimapkę. Ale jak klikniecie parę razy M, czy tam po prostu raz M, to ona się robi taka. No dobra, nie aż taka. Taka dość duża. I teraz wy stoicie sobie tutaj, a celując, na środku ekranu macie celownik, nie? Bo tutaj macie brońkę, bazukę. Tu jest spust. Rakieta. Przepraszam. No, i ten. I tam, gdzie tutaj celujecie, to tu się pojawia taki mały punkcik. Gdzie to spadnie z góry? Widoczność. Czyli celujecie gdzieś do góry i to na przykład spada, leci sobie tak i spada tu. A teraz w połączeniu z systemem, właśnie takim jak mówiłem wcześniej, że pod Q sobie zaznaczacie cel jakiś, że na przykład jest niebezpieczeństwo, klikacie tam, widzicie go w trójwymiarze, że tam jest niebezpieczeństwo, a tu on się wam na mapie pojawia. Więc teraz wystarczy bazuką wycelować tak, żeby ten punkcik się złączył z tym i strzał. I za chwilę to spada tam na wroga. O, to jest mniej więcej to. Tak miało być. Tego grzyba niepotrzebnie dorysowałem po prostu. Masakra. Dobra. To by było na tyle. Okej. Okay. Dobra, to nie wiem, ten internet dalej jest bitrate czerwony, dużo zgubionych klatek. Łeb mnie trochę boli, ale myślę, że nie był fajny. Fajna była kampania fabularna. Nawet. Jedna tutaj przynajmniej z Battlefieldowych, tych ostatnich, jedna z lepszych. Bardzo dobry pokaz multiplayera, bardzo się mi podobało i granie, i płynność, i wszystko, mam nadzieję, że wam też. No stream niestety czerwony, totalnie. No ale no tak czasem jest, że jest zarąbiście na streamie, wszystko jest super, ale statystyki są bardzo niskie i jest ogólnie stream czerwony. No możemy zobaczyć jeszcze memy cytaty, to fakt. Giveaway'a no nie ma, no bo nie ma subów, także jest trochę... Trochę tutaj lipa, jest kilka obrazków, nawet sporo i parę cytatów, to oblećmy szybko cytaty. Muszę pokazać, kurde, że jestem dobry murzyn z Afrika, nie myli z Afrika Korps. Archie ujawnia swoją prawdziwą tożsamość. Kto ci przyjedzie? Archie nieudolnie pociesza dziadka czekającego na karetkę. Kto ci przyjedzie? Ja to powiedziałem. Dalej, chyba se zdychamy. O to chyba chodzi, czy coś. Archie nieogarniający, o co chodzi w grach survivalowych. Chyba se zdychamy. Zmienię tylko scenę. Rok 2020. Drogie dzieci. Zanim przystąpicie do pierwszej komunii, przynieście do poświęcenia zdjęcie swojego ulubionego pato streamera. Nie, wszyscy przy... Ale jaki to ma związek z dzisiejszym streamem? Każdy ma na obrazku mnie, tylko w różnych formach. Ale co to jest? Dobra. A to był w sumie mem, ale było dużo tekstu. I jeszcze jeden cytat. Ach, aż kurde, jak to wchodzi. Ach, pierdziele, ale testosteron mnie rozpiera. Archie podczas nocnego posiedzenia z kolegą. Oczywiście, wiadomo. I jeszcze są takie memy, jak Archinicus Pompeius, legendarny twórca strzelb z okresu II wojny światowej. Testowana w warunkach polowych przez samego twórcę. Jest ta strzelba zbagowana. Ja w takim cylindrze, dlaczego? Nawet ładne. Jeszcze mamy tak. Ale tekstu, ja pierdzielę. Pewnego dnia w Tip and Donation. Ach, naprawiliśmy już prawie wszystko. Nasz serwis działa poprawnie, nie ma błędów i nie ma niepokojących się donatów.
Dalej. Przestaliśmy dojeżdżać Archieju. Wyeliminowaliśmy patologię z naszego serwisu. Zero goch, zero jac i innych rafuniksów. Codziennie ulepszamy nasz serwis. Sprawiamy, że z dnia na dzień jest lepszy. Pniemy się w górę i nie zamierzamy przestać. Będziemy najlepszym serwisem dotacyjnym na całym świecie. Jest. Aha, że twórca się Mateusz nazywa Tip & Donation. Jest Mateusz, wstawaj, zesrałeś się. Dokładnie, Tip & Donation aż tak dobrze nie ma. Nie działa. Nawet ładny ten. Nie związany co prawda z dzisiejszym streamem, ale ładny. Dalej, mamy kolejnego mema. Jakie filmy wojenne są oglądane przez poszczególne grupy społeczne? Koneserzy kina oglądają Full Metal Jacket. Nastolatkowie, Miasto 44. Fani fantasy i science fiction oglądają... nie wiem, co to jest, bo... Nie wiem, jakiś Interstellar albo coś takiego. I teraz z wodogłowiem takie jak ja. Oglądają streamy moje z Battlefielda z cytatem, kurde, jakieś bomby, muszę pokazać, kurde, że jestem dobry murzyn. Nawet ładne. Jeszcze jest Archie Sad Story w MP4. Uwaga. Jadę samochodem z tym. Z Bjornem. Znaczy nie. Ktoś chce sobie zobaczyć, to może zobaczyć na Discordzie, a jak nie, to mówię, jak jest. Jest scena z Szybkich i Wściekłych, jak się rozjeżdżają, nie? Tylko na razie widać Bjorna w jednym samochodzie, w drugim mnie. A nie, tylko prawa autorskie. I teraz się będą te samochody rozjeżdżać, uwaga. Dobra, rozjechali się, ale... Ale dlaczego... To mogło być takie piękne, że na przykład z tym Minecraftem, tak jak było ostatnio. Że jadę do jakiegoś, nie wiem, tunelu z Dirtu albo coś. A Bjorn jedzie dalej do Corinis. To by było takie piękne. Ale dobra. Jest i tak ładne. I tyle, nie ma więcej. Okej, w takim razie, w cytatach... w cytatach wygrywa według mnie... A, Wolf, niech będzie. Wolfik, gratulacje w każdym razie, w takim razie. Powiem muzykę puścić w sumie wcześniej. A jeżeli chodzi o memy takie zwykłe, no to całkiem fajnym memem jest... Te oglądane filmy są całkiem spoko. I Twórca Strzelby jest też bardzo, bardzo fajny. I to są w sumie no, dwa memy jedyne związane z tym konkretnym streamem. Więc dobra, niech będzie, że nagrodzone zostaną obie te osoby, bo są równie dobre te memy i właśnie pasujące. Także Wolf wygrywa w samych cytatach, a Leny z Wolfem też razem wygrywają jakby w obrazkach. Bardzo ładnie, polecam, gratulacje. Brawa dla wszystkich tutaj wygranych, brawa dla wszystkich panów. Aha, brawa puściłem, ale one są tylko na tej scenie. Świetny pomysł. Możliwe, że było je słychać, ale nie było ich widać, to chyba tak działa. Dobra, tak czy siak. Na dzisiaj tyle, na dzisiaj koniec. Do zobaczenia na jutrzejszym streamie. To będzie stream z Returninga. Jeżeli chodzi o Battlefielda, wiem, że nie czekacie jakoś bardzo, ale ta kampania ostatnia, która się pojawi 4 grudnia, no to... Czekajcie, 4 grudnia sobie zobaczę, który to jest. To jest dokładnie za tydzień, we wtorek, więc idealnie będzie zrobić Battlefielda. Pewnie będzie poniedziałek Returning, wtorek Battlefield, środa Returning. Coś w tym rodzaju. W czwartek nie ma streama, wiadomo. A w piątek... Aha, wcisnąłem koniec, super. Świetna scena. Sorry. A w piątek... W piątek będę zajęty trochę wieczorem. Nie wiem, jak to dokładnie jeszcze zrobić. Będę was informował. Tak czy siak, dzięki za oglądanie. Ludzcy, łapki, dotacje, suby. Do zobaczenia jutro, 18, miłego wieczoru. Trzymajcie się i pa, 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 pa. Cześć.